Dzień dobry, witam wszystkich w moim lochu. W moim lochu goszczę albo więżę wspaniałych gości. Goście, powiedzcie, jak się czujecie? Hezko! W moim magicznym lochu wszystko się może zdarzyć. Jacek Banaszek. Dobrze. Moi drodzy, cóż się wydarzyło ostatnim razem? Ostatnim razem nasza dzielna drużyna dotarła do włości Waleriana. Walerian został przekonany do tego, żeby służyć sprawie Azgala, a potem część z was wyruszyła w odwiedziny do klasztoru świętego Cuthberta, gdzie okazało się, że wydarzył się cud. Cudy są wspaniałe, jedne rzeczy zmieniają się w inne, transsubstancjacje i te sprawy. Natomiast tutaj transsubstancjacja najprawdopodobniej zmieniła ciało w ciało, które porusza się i łaknie żywych istot. Skończyło się to kilkoma potyczkami z nieumarłymi istotami, które zostały powołane do nieżycia ze względu na złamanie, może jakieś przysięgi. I nasi bohaterowie zastanawiają się, co z tym zrobić. Mają kilka poszlak. Na drodze pojawiła się nowa postać. Jeden z wiernych rycerzy Aktona, niejaki Kenneth, który rzucił nieco światła na historię Aktona, Lanarka i generalnie na całą sprawę. Przybył do Waleriana wraz z farbą i wzorem znaku, który miał być wykonany na drzwiach, tak by domostwo było chronione przed nieumarłymi, co mogliśmy zobaczyć przed chwilą, gdy próbowali pozbawić życia naszych dzielnych bohaterów. Nasza drużyna podzielona, część w klasztorze, Azgal pojednany ze swoją siostrą Aidis, czerwony Kerdan są zamknięci w murach, natomiast w domostwie Waleriana mamy Avalacha. I wracamy do naszej strasznej nocy. Ja śpię. Ty śpisz. Tak, bo ja zasnąłem po opatrywaniu, a wy poszliście zbrojnie z twoją siostrą i z Shane'em. Mhm. I żeby narysować gula. I posiekaliśmy jednego. No, Shane'ie, coś wasi braciszkowie nie chcą dzisiaj spać zdecydowanie. Szkoda tego, to był brat... Jak mu tam było? Brat Tom chyba, tak? Nie, brat... Finn. Brat to Finn. Był Finn, tego co żeśmy zabili. Będzie mi brakowało jego jajczenia. No ale cóż... Żyje się, umiera się. I no nie mieliśmy tak wyjścia też, no nie dał nam trochę wyjścia, no musieliśmy... Pozostaje. No, Aelis... Aelis jest już w tej czytelni, bibliotece. Już tam poszła. Przegląda tam rzeczy, szuka tego, co widziała. No nic, musimy jak najprędzej... tylko ja to mówię. Aelis nie ma, Kerdan śpi. Do siebie mówię. Musimy jak najszybciej pójść do Avalacha i... Kiedy będzie poranek? Kiedy był mniej więcej zmrok? Zmrok był kilka godzin temu. Myślę, że macie jeszcze jakieś 6 godzin do poranka. A nic, to może i ja się prześpię po prostu. Pójdę jeszcze do księgozbioru, do Aelis zobaczyć. Może mi też się uda coś znaleźć. Mhm. A potem pójdę spać. Jasne. Czy coś w tej nocy chcecie jeszcze konkretnego uzyskać? Czy będziecie próbowali odpocząć? Ja chcę uzyskać jedną rzecz. Mhm. Czyli chcę przekonać Kenneta, żeby razem ze mną czym prędzej wyruszył do klasztoru. Mhm. Tak, na tym skończyliśmy. Tak. Kenneth odpowiada: myślę, że wielce nierozważne jest teraz opuszczać dom, który jest zabezpieczony. Rozumiem, wiem, że ta noc jest niebezpieczna. Ale tam są ludzie i tam jest też cmentarz i tam zostały zawiezione zwłoki i tam też jest Azgal, którego podobno miałeś pochwycić. No dobrze, ale powiedz mi, jeżeli jest tam Azgal,
I jeżeli jest cmentarz, z którego mogą wypełznąć te stwory, to nas dwóch i tak nie ma szans, żeby się tam dostać. To co, wolisz jutro patrzeć na trupy ewentualne? Znaczy jestem... Ufam umiejętnościom Kardena Czerwonego, bo widziałem, jak on walczy. Więc... Są grube mury. Oni są tam wielokrotnie bezpieczniejsi niż my tutaj. Mamy ten symbol. Czyli co, proponujesz rano ruszać? Tak proponuję. Wolałbym wyruszyć teraz. Czym prędzej. To jest pół godziny drogi. Wsiadaj na koń. Jedź ze mną. Dobrze, wyruszę z tobą, ale jak mi obiecasz, że podporządkujesz się woli obecnego lorda i po tym, jak dotrzemy tam i uratujemy Asgala, pojedziemy na zamek. Ostatecznie pojedziemy na zamek, ale jeszcze nie teraz. Nie mogę po prostu go wydać w ręce. Więc nie mogę się zgodzić na twoją prośbę. Ale obiecuję ci, że doprowadzę do spotkania Asgala z Aktonem. Wiesz, że nie życzę źle Aktonowi. Chcę mu pomóc. Wsiadaj na koń. Jedziemy, chodźmy. Czekaj, bo na razie jeszcze nic nie ugrałem. Pojadę tam. Bo też nie uśmiecha mi się, żebym miał tam pojechać, zabijemy jakieś pełzające trupy, a potem ty mi wbijesz miecz, gdy powiem Asgalowi, że zabieram go na zamek. Prawda? Nie wbiję ci miecza tylko dlatego, że coś powiesz. Jeżeli będziesz fizycznie na... Wiąże mnie rozkaz lorda. Mam, jeżeli uda mi się spotkać Asgala, dostarczyć go na zamek. Jeżeli go zobaczę tam, będę musiał zabrać go na ten zamek. Czy użyjesz siły do tego? Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to użyję siły. A co, jeżeli obiecamy ci, może inaczej, jeżeli ja ci obiecam, że w przeciągu następnych 5 dni sam sprowadzę Asgala na ten zamek i będziesz miał moje słowo. Dobrze, umowa stoi. Dobrze. Nie będę narażał moich ludzi. Ruszymy we dwóch. Rozumiem. Jedźmy. Weźmy farbę. Weźmy. Wzięli więc farbę. Wzięli więc zwój ze znakiem. I nasi dwaj wojownicy ruszają w noc w kierunku klasztoru. W klasztorze niespokojni mnisi, jednak uspokojeni potężnymi murami, w końcu zasypiają w różnych miejscach. Widać, że niektórzy pozakładali jakieś zbroje, jakieś przeszywanice, które się tam nie dopinają na nich. Mają gdzieś przy boku jakiś buzdygan, jakiś topór, ale no nie przywykli są do używania tych narzędzi. Słychać co jakiś czas skrobanie w wielkie drzwi prowadzące do piwnicy. Zamknięci tam bracia z całą pewnością nie są już tym, czym byli za życia. No jednak Shane ufa potężnym, okutym drzwiom, mówiąc, że przynajmniej jedną noc wytrzymają. Kerdan śpi, Ailis razem z Asgalem znajdują w jednej księdze informacje o istotach nazywanych gulami. Nieumarłe stworzenia, które łakną ludzkiego mięsa, a swoim dotykiem potrafią sprawić, że ciało paraliżuje się. Stwory te... To co on ci zrobił, Ailis. Wskazuje na fragment, który przeczytaliśmy. Zdecydowanie to samo. To, czego się dowiedzieliście z ksiąg, które opisują te przedziwne stwory, to wiecie, że stwory widzą w ciemności bardzo dobrze. Nie potrzebują żadnego źródła światła, żeby dostrzec cokolwiek. Cóż jeszcze ciekawego mogliście o nich przeczytać?
Ja, mnie by ciekawiło i szukałbym wzmianek, czy są, czy były jakieś, czy w podaniach jest coś, ale chociaż to są podania z świętego Cuthberta, więc raczej właśnie jakiego rodzaju magia na nie działa. Czy na przykład woda święcona, czy jakieś, nie wiem, modlitwy, albo jakieś inne tego typu są opisane sposoby tam, rytualne walki z nim. Są tam wzmianki o tym, że kapłani o niezwykle gorliwej wierze samą swoją wolą potrafią odpędzić taką istotę. No ale brzmi to nieprawdopodobnie, patrząc na krzątających się tutaj mnichów. Są też wzmiankowane jakieś święte bronie, których kiedyś używano, by zgładzić te potwory, aż w końcu udało się to, tak że w zasadzie nie ma po nich śladu. Wiesz też, że stworzenia te są stworzeniami nocy. Nie cierpią światła. Gdy wschodzi słońce, kryją się w norach, w piwnicach, w grobach, między korzeniami, tak żeby zakopać się i by światło nie miało do nich dostępu. I dobrze całkiem ryją ziemi. Potrafią zrobić pułapkę na kogoś i wykopać się spod ziemi, albo zrobić dół, do którego ktoś wpadnie i go wciągną wtedy do swoich jam. Przy okazji są trochę mądre. Tak. Mają taką... Mają spryt, inteligencję taką zwierzęcą. Nawet więcej niż zwierzęcą. No cóż, wygląda na to, że jeżeli przetrwamy tę noc, to jutro rano będziemy już bezpieczni. Przynajmniej na czas dnia. Ailis, ty też może się opatrz. Ten stwór też cię jakoś dziabnął. I może połóż się. A ja jeszcze tutaj z Shane'em, jeżeli trzeba będzie, to stanę na warcie. Zastanawiam się, czy jest coś też właśnie, jeśli chodzi o pozbywanie się ciał. Czy mówię do Shane'a bardziej, czy nie powinniśmy jednak wyjść na zewnątrz, spalić tych trucheł. Znaczy one się tam znowu... Coś się zmieni. A Shane ci pyta, a ile ciał przywieźliście? No, 3. No to w takim razie mamy 2 przed... 2 przed klasztorem. Plus Finn. Czyli powinny być 4. Tak. Czyli są jeszcze 2 te stwory. Zostawmy je na razie na zewnątrz. Potem się będziemy martwić. Dobrze. I cóż, jedziecie w ciemności. Każdy dźwięk jest stresujący. Przynajmniej dla Kenneta, który musi teraz skupić się na tych zmysłach, które zwykle nie są niego przewodnie. Tobie pewnie, Majczurku, jest teraz całkiem łatwo. Twój świat się nie zmienia. Czy jest dzień, czy noc. Ale dla takich jak ja jest ciężko. W ten sposób się nie zmienia, ale całkiem niedawno cały mój świat się zmienił. Las inaczej zaczął pachnieć, zaczął inaczej śpiewać. Jestem przerażony. No i martwię się o Asgala. No i całą resztę tych ludzi, którzy tam są. Ja myślę, że jak spotka się Acton z Asgalem, to się dogadają. Mam taką nadzieję. Nie mówię, że Acton odda mu Tulach, bo może być tak, że mu nie odda. Ale wątpię, że mu zrobię krzywdę. Myślę, że obaj mogą żyć w pokoju. Też tak mi się wydaje, aczkolwiek nie ufam Lanarkowi. Mam wrażenie, że on jest teraz bardziej żmiją, która zatruwa coraz bardziej Actona. Nie wiem, czy przez te tortury, czy może wzywał jakichś starych bogów, żeby mu pomogli. Nie wiem, czy to w duszy nadal jest ta sama istota.
Ten sam młody chłopiec, nie mam pojęcia, ale wiem, że jest teraz żmiją. I obawiam się, że być może on będzie musiał umrzeć. Im jestem starszy, tym bardziej się czuję głupi. Mam wrażenie, że wiem, co mam robić, że wiem, co powinniśmy robić, ale z drugiej strony czuję się jak ślepiec chodzący po lesie. A czemu uważasz, że Lanark jest tym złym? Przecież to uspokaja Aktona, gdy wpada w ten swój wielki gniew. To on go upija, tak żeby nie zrobił nikomu krzywdy. Czy teraz na metapoziomie, czy pamiętam jakieś sytuacje, w których Lanark podpowiadał coś złego Aktonowi? W tym takim klasycznym rozumieniu słowa złego. No, raczej nie mówił mu, żeby coś złego zrobił. Raczej, gdy Acton się wkurwiał, to mówił mu, jak zrobić, żeby ludzie go jednak kochali, żeby jakby nie stracił takiego jakiegoś autorytetu, no ale jest raczej takim kłamcą. Mówi, że ludzie go kochają, że jest wspaniały, że on wreszcie sprawi, że Cape Moor będzie znowu wielkie i wspaniałe. Dlatego, Kenecie, że on cały czas utrzymuje go w tej iluzji. Mówi mu, że ludzie go kochają i cały czas go utwierdza w tym, że jego złość jest w porządku. Nie stara się go tak naprawdę naprawić, tylko cały czas go utrzymuje w tym jego stanie gniewu i półgniewu. Zatem czuje od niego tą taką... Może stara się go naprawić. Może. Mam taką też nadzieję, ale wątpię w to. Czuję od niego taką złowrogą część natury. Może się mylę. Jeżeli chodzi o tą dwójkę, chodzi mi o Asgala i Aktona, ciężko mi zachować obiektywność, bo kocham ich jak własne dzieci. No, przed chwilą mówiłeś... A, o Asgala, przepraszam, myślałem, że mówisz o Lanarku. Nie. No lubię niestety, go, ale... dzieci gorszych rodziców mają trudniejsze życie. Przekonałem się o tym. Dlatego nie powiem, trochę empatyzuję z Lanarkiem. Rozumiem. Uznaję, że wszyscy ludzie są równi. I nieważne, czy urodziłeś się na zamku, czy urodziłeś się w stodole, masz takie samo prawo do życia i korzystania z tego świata jak każdy inny. A to, co zrobili ci rodzice, jest potworne. I cieszę się, że wyrosłeś na dobrego człowieka, aczkolwiek współczuję, że nadal musisz być po stronie Aktona i jego gniewu. Jak już mówiłem, lojalność to jedyne, co mam. Jak to stracę, nie będę mieć niczego. Może... Mam nadzieję, że z tobą jest podobnie i twoje słowo jest wiele warte. Dojeżdżamy. Też, zsiadając z konia, też mam nadzieję, że może znajdziesz sobie coś innego. W co warto wierzyć, nie tylko w lojalność. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia tego, co się ma. Ja mam nadzieję, że znajdziesz też inne skarby. Że jesteś dobrym człowiekiem. O, tutaj też były te stwory, zobacz. Pochylam się i dotykam śladów. Dobra, zróbmy szybko ten znak na wrotach. Pewnie. To ja będę stał na straży, a ty maluj. I słychać głos z jednego z okien Shayna, który woła do was i po chwili drzwi się otwierają. Na drzwiach już zdążyliście zrobić ten znak. Na ile dobrze, trudno powiedzieć, bo nie jest bardzo prosty. Mhm. I jesteście w środku, wszyscy razem pojednani w jednym miejscu. Możecie wymienić się informacjami. I czy coś tej nocy robicie? No oprócz grzeczności, że cieszę się, że cię widzę i że jesteś zdrowy. Słuchaj, dowiedziałem się od Keneta, że w tym momencie Lanark wyjechał do Kręgu. Do Kręgu? Tak, więc teraz w zamku jest tylko i wyłącznie
Acton. Wydaje mi się, że musimy koniecznie jak najszybciej do tego kręgu dojść, bo ta cała magia, która tutaj jest, nieumarli, którzy wstają, to wielkie oko, tam dzieje się coś Czerwony Księżyc, tak, zgadzam się z tobą. I przepraszam cię, chłopcze, ale mam wrażenie, że na razie jest to ważniejsze niż twoje bycie albo nie bycie lordem. Wydaje mi się, że wszystko jest ze sobą połączone. Też mi się tak wydaje. Nie znacie mnie, panie, słyszysz głos. Nazywam się Kenneth i służę na dworze. Witaj. Twojego brata, lorda Actona. Twój przyjaciel i mój przyjaciel. Avalach obiecał, że w przeciągu 5 dni znajdziesz się na zamku. A ja dopilnuję do tego, by się tak stało. Rozumiem. Zatem, jak rozumiem, przyłączasz się jako część mojej świty do mnie. Na razie, tak? Skoro chcesz dopilnować, aczkolwiek żeby tak się nie stało. Zapominaj, panie, że służę lordowi Actonowi. I to on jest moim seniorem. Absolutnie. Ja zresztą nie mam w tej chwili absolutnie żadnej siły i żadnych włości, by móc ci zaproponować taką przysięgę, byś taką przysięgę złożył mnie. Świetnie. Więc zatem mam nadzieję, że w przeciągu 5 dni wrócisz do swojego brata i tam porozmawiacie sobie i mam nadzieję w pokoju będziecie żyć dalej. Też najbardziej bym chciał tego. Natomiast, jak powiedziałeś, zamierzasz dotrzymać tej, w sensie zamierzasz upewnić się, że ja w ciągu 5 dni się tam pojawię. Tak. Super. No to w takim razie będziesz musiał mi towarzyszyć, żeby się upewnić przez tych 5 dni. No, nawet bez przysięgi, no po prostu wypełniając swoją przysięgę wobec Actona będziesz musiał to zrobić, prawda? Tak, chyba jest. Wspaniale, a zatem cieszę się, że mogę cię poznać. Mam nadzieję, że w ciągu tych 5 dni poznamy się jeszcze lepiej. Śmieszne, bo czuję się, jakbym rozmawiał z wesołym lanarkiem. I zobaczymy, co los przyniesie. Przed nami bardzo ciekawa wyprawa do kręgu Dejret. Ty przyniosłeś te wieści o tym, że lanark tam pojechał. Tak. No musimy zobaczyć, co planuje. Ty naprawdę jesteś bratem Actona? Myślałem, że jesteś podobny. Nie, my zawsze byliśmy bardzo, bardzo różni. Jesteście bardzo, bardzo różni. Acton jest trochę większy. O, Acton zawsze to był wielki, wielki, prężny rycerz i wojownik. A Ailis, która ma bardzo wprawną rękę... Ailis, no znasz Ailis, czy nie? Znasz moją siostrę Ailis? Nie poznałem. Nie poznałeś. Ailis tam śpi teraz. Nawet jak byłem smokiem, to rysowała mnie jako takie totalne chuchro. Niestety. Także tak, bardzo się różnimy. Ty widzisz, panie, że się zaczyna tak zastanawiać, czy w ogóle... Znaczy, wyczuwam. Jak będzie wyglądać ta wizyta, jak on go tam przeprowadzi, bo on najprawdopodobniej spodziewał się, że tu zobaczy drugiego takiego wielkiego, potężnego męża i że oni jak równy z równym sobie porozmawiają. No ale to teraz trochę ma takie poczucie, jakby kurcze zabrał do jaskini lwa, albo miał zabrać. A jak się miewa mój brat, powiedz, skoro jesteś z nim tak blisko teraz? Na niczym mu nie zbywa chociaż? Czy plony były dobre? Czy zajmuje się dobrze chociaż takimi rzeczami? Jak kwatermistrzostwo sobie radzi? Trapi go migrena wielka. Bardzo boli go oko. Oko go boli? To ciekawe, to też rzecz, która za młodu mu się nie przytrafiała. No ale słyszałem, że różne choroby go trapiły. Jedno oko, tak? Tak, zaczął nosić opaskę na jednym oku. A nie. No to bardzo złe wieści akurat przyniosłeś. Może bardzo bezwiednie. Czy kogoś boli oko? Wychodzi się z takich rzeczy, bez przesady. Widziałeś księżyc? Wczoraj. I to jaki był czerwony. Tak mi opowiadali przynajmniej i wierzę im, że taki był. Dużo tu zbiegów okoliczności. Jest tak, ale nie zajmuję się sprawami nieziemskimi, bo sprawy ziemskie są zbyt już ciężkie, żeby jeszcze brać na swoje barki rzeczy, których nie rozumiem i być może nikt nie rozumie. Rozumiem. Wybacz mi, Asgalu, ale też muszę się przespać teraz, bo
Cały czas czuję się obolały po ranach, które dostałem ostatnio. No, ten gigant, co śpi na ławie, to jest ten słynny czerwony kertan. Tak, ten sam. Zgadza się. Już paru waszych kumpli dzisiaj nieźle załatwił. Prawie tak duży jak Acton. Widziałem, jak walczy. Ma szał natury w oczach. Bardzo dobry człowiek, jak przy okazji. Mm-hmm. A Wallachu, czy według ciebie jest ktoś, kto nie jest dobry? Teraz tak się zacząłem zastanawiać. Ty we wszystkich widzisz dobro. To jest piękne w sumie i wspaniałe. Wolę widzieć w ludziach dobro, bo nikt nie rodzi się złym. Przynajmniej w to wierzę. Tylko okoliczności, w których ludzie potem żyją, zmieniają ich w złych ludzi. Albo w zagubionych ludzi. I wierzę, że każdego można w jakiś sposób odnaleźć, albo pomóc mu, albo jej odnaleźć siebie. Druidzi z kręgu Dejre, to oni byli źli. Co do tego nie mam wątpliwości. Może to, jak ich potraktował Acton, było straszne, ale wątpię, że ktokolwiek zapłakał po nich. Ja tego nie wiem, meta poziom, ja tego chyba nie wiem. To jest, jak to nie, jak? A jakby, jeżeli był moment, w którym wymienialiście to informacjami, pewnie tak, to pewnie no, takie to wszystko powiedział. Tak, oczywiście, nie ma co dwa razy tego mówić samego. No, by tylko to nie przez po prostu jego pyszałkowatość i to szaleństwo. A ty co byś zrobił, jakbyś zobaczył przyjaciela z dzieciństwa na łańcuchu jak psa, pobitego, pociętego, wymęczonego, torturowanego i obrzydliwych ludzi, którzy stoją wokół niego i czerpią jakąś radość z jego upodlenia. Co byś zrobił wtedy? No, tak samo powziąłbym zemstę, to prawda. A miałbyś dość siły, żeby ją na nich zrzucić, twoją zemstę? Jeżeli mówisz o sile tylko i wyłącznie sile mięśni, no to wiadomo, że nie dorównuję tutaj Actonowi, przynajmniej nie z tego, co o nim opowiadacie. Ale są inne sposoby. Według mnie siłą Asgara nie jest to, jakie ma mięśnie, albo jak potrafi władać mieczem. Chociaż nie jest najgorszy w tym. Tylko raczej jak potrafi zjednywać sobie ludzi. Jak ludzie do niego w jakiś dziwny, magiczny sposób lgną. Widzisz tą górę mięśni właśnie, która tutaj śpi? Mięśni. I pochrapuje? Widzę. Z tego, co słyszałem, ochraniał go w trakcie wojny i stał przy bramach twojego więzienia przez te, nie wiem, miesiące, tygodnie. A nie wymusił na nim żadnej przysięgi. To jest według mnie prawdziwa lojalność. I to jest prawdziwa siła. I bycie władcą. Umiejętność zjednywania sobie ludzi, żeby chcieli być z tobą. Nie dlatego, że przysięgali, tylko dlatego, że naprawdę im na tym zależy. Och, Wallachu. Dziękuję ci, to bardzo miłe słowo. A teraz idę spać. Idź spać. Na świętą krowę. Szejnie, mamy jakiś, nie wiem, siennik może? Już, albo jakąś, do jakiejś celi z siennikiem byśmy Wallacha zaprowadzili? To jest w porządku. Ktoś załatwia mu jakieś miejsce do spania. No super. Bo nie chcę, żeby spał akurat Wallach na twardej ławie dębowej albo na zimnej posadce. I cóż, idziecie spać. Si. Sen jest ciężki, męczący, taki potliwy, gęsty. Noc też jest gęsta przez to czerwone światło księżyca, przez szpony drapiące dębowe drzwi i żelazne okucia wiodące do piwnicy. No nie jest to proste. Śnią się wam paszcze, zęby, które próbują się do was dobrać. Ten księżyc, to oko, które
prawie już się otworzyło, ale jeszcze nie nadszedł jego czas. Budzicie się, wypoczęci w miarę, tobie wraca jeden poziom, jak to się nazywa? Zmęczenie zmniejsza się. Wyczerpanie, no. Tak, dokładnie. Wyczerpanie masz teraz na poziomie 1. Mhm. I cóż planujecie dalej? Jesteście w sali razem z Kennethem, razem z Ailis, która też stwierdziła, że z wami wyruszy. Dowódca Valeriana, poinstruowany przez Kennetha, wziął tą beczułkę ze sobą z farbą i wyruszył do ludzi Actona, żeby jechać dalej po okolicznych wsiach i zabezpieczyć każdy dom, który zabezpieczyć można. Wspaniale. Ja jeszcze mechanicznie chciałbym dopytać, jak z regeneracją moich ran. Bo te wszystko ci wróciło. Jestem zdrowiutki. Tak, tak. Po długim odpoczynku. To się nazywa system roleplay. No. Tu można grać. Gotów do dalszej bitki po prostu. Tak, tak. Another day. A ty tu byłeś wczoraj? Pytam Kennetha. Jestem Kenneth. Nie było mnie tu wczoraj. Przybyłem, to znaczy przybyłem wieczorem za Wallachem. No, wyglądasz na gibkiego wojownika. Tak, to dość młody człowiek, krótko obstrzyżony, czarne włosy, bardzo symetryczne rysy, dobra postawa, przy boku wisi miecz, ma tam gdzieś ze sobą tarczę taką migdałową. Włócznie tam oparte są gdzieś w rogu sali, w której siedzicie. Kolczuga wygląda jak taki no, modelowy rycerz. Widzę, że jest sprawny w boju, więc nie myśl o mnie źle, ale ci powiem, jak będziemy walczyć ramię w ramię, to stanie raczej półtora kroku w lewo albo w prawo, bo czasem za daleko wyciągam łapę z toporem. Rozumiem, jest też szansa, że będziemy walczyć przeciwko sobie, bo ja, panie Kerdanie, służę lordowi Actonowi i z jego ręki tutaj przyszedłem, by doprowadzić Asgala do zamku. Walczysz po stronie Actona i przyszedłeś tutaj, żeby z nami wyruszyć na wyprawę? Kolejny wariat. Nie wariat, tylko człowiek honoru. Postanowił, że upewni się, że dotrzymamy za Wallachem przyrzeczenia, umowy, którą Wallach zawarł z tutaj panem Kennethem, czyli że za 5 dni stawię się na rozmowy z Actonem w Tulach. No więc o, będzie nam towarzyszył, żeby upewnić się, no, że... Więc i my możemy walczyć przeciwko sobie, jeśli uznam w ciągu 5 dni, że pójście młodego na zamek nie będzie zgodne z jego zachowaniem przy życiu. Oj, Kerdanie. Wydaje mi się, że tak. Ale tworzymy drużynę. Widzisz, że Kenneth zrobił bardzo duże wrażenie na Ailis, która się patrzy na niego uważnie. Mhm. To tak zwróciłeś uwagę, rozglądając się. Nie wiem, co zrobić. Patrzę na niego bardzo inaczej. I... Proponuję, żebyśmy wzięli łódź i dopłynęli od drugiej strony do tego kręgu. Tak będzie najszybciej. I dzięki temu też zdążymy wrócić na wiec, o którym wspominałeś. Tak, właśnie. Musimy też o tym słyszeć. Na wiec. Ale najpierw Dejret. Najpierw Dejret. Jeszcze... Jest okej, okay. jest w porządku. Nie myślałem, że wrócę kiedyś do tego pieprzonego miejsca, ale jak trzeba, to tam ruszymy. Lepiej, żeby ludzie nie musieli malować dziwnych znaków na drzwiach, tylko żeby po prostu umarli, nie wstawali. Ich miejsce jest pod ziemią. Mam nadzieję, że niezbyt szybko wpadniesz na pomysł, że ta wyprawa to pułapka i zamierzamy zostawić cię w tym kręgu Dejret. Oj, Kerdanie. I kto tu jest wariatem? Kto tu jest wariatem? Chyba, że krąg Dejret to pułapka na was. Ja was tam wiodę. To prawda, ale musiałbyś oszukać i przechytrzyć naszego ojczulka Wallacha. A jak wiemy, jeszcze się nie znalazł taki
złoty język, który by jego uszy oszukał. Więc ja jego sądowi wierzę. Trzeba znaleźć po prostu odpowiednie kłamstwo na odpowiednie ucho. Hmm. Ale ja nie jestem od kłamania. Do każdych drzwi znajdzie się klucz. Od tego jest Lanark. No cóż, to ruszajmy. Czyli chcecie... Tam na pewno jest jakaś wioseczka rybacka, tak, na jest południowym brzegu. Niewielka wioseczka pod tym gospodarstwem Waleriana. A więc załatwienie tej łodzi na kilku osób nie jest tak naprawdę żadnym wyzwaniem. A więc po krótkiej tam podróży do jego włości dostajecie łódź i rybaka, żeglarza, który jest wprawny i będzie w stanie was zabrać przez ten jeden dzień. Czy chcecie coś szczególnego wziąć ze sobą? Czy macie jakieś prośby? No bo też Walerian ma jakieś wyposażenie, może wam pomóc. Albo coś chcecie z klasztoru, bo tu też jest trochę sprzętu. No dobrze by było wziąć jakiś prowiant ze sobą, tak żebyśmy już nie musieli wracać się do żadnych... Prowiantu tych, macie sporo, który dostaliście od Gillian. Aha. Macie jeszcze 8 racji. A, no to wspaniale. Też każdy z was. Czy wiecie coś może o tych bestiach? W sensie, tutaj jest potężna biblioteka. Mówiłeś zresztą faktycznie, że czytałeś o tym. W dzień się zakopują, w nocy widzą. Tak, ale chodzi mi o ten krąg. Czy można poświęcić jakąś tą ziemię? Krąg Dejret w sensie? Tak. Nie wiem. Teraz chodziło mi, przepraszam. Nic nie czytaliśmy. Chodzi mi o te potwory. Bo one są jakoś z tym związane, tak? Tak mi się wydaje. Było napisane tylko, że bracia, którzy są obdarzeni dostatecznie wielką wiarą i siłą woli, są w stanie za pomocą tylko i wyłącznie swojej siły woli odpierać te bestie i sprawiać, że one rozsypują się w proch. No, jakieś takie brednie, więc... Słyszałem stękania tych mnichów, jak chodzą, więc to jest ciekawe, co mówisz. Ale chodzi mi o to, że tutaj jest cmentarz i z tego, co wyczułem, żaden z tych nieumarłych nie wstał z tego cmentarza. No nie. Pewnie nie. Dlatego, że jest to poświęcona ziemia w jakiś sposób, że jest to ziemia święta, że jest to sakrum. Możliwe, jak święty Gaj, tylko no, świętego Cuthberta. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, no to takie sakrum, że w piwnicy mają 3 te stwory. No tak, ale żaden nie wstał z cmentarza, tak? Nie. Chyba, że to są stare i ich ta dziwna magia czy rytuał nie budzi, nie wiem tego. Ale tak czy inaczej, może warto wiedzieć, jak poświęcić tą ziemię. Ja mogę tylko poprosić starych bogów, ale ja nie jestem żadnym kapłanem ani druidem oczywiście. No mnie też do tego daleko. A może weźmiemy ze sobą Ryszarda? On jest niezły. Ale... I ma taki wisior, który ma na pewno wielką moc. Z tym tęczącym Cuthbertem. No. A Ilis, ty długo jesteś w tym opactwie. Podejrzewam, że chociażby z nudów, znając ciebie, czytałaś i coraz więcej wiesz. Byłabyś ewentualnie w stanie chociaż symbolicznie poświęcić tamtą ziemię, czy myślę za bardzo nad wyrost teraz? Gdyby ci jakiś kapłan tutaj powiedział jak, czy tam mnich. Mogłabym spróbować. Dobrze, pójdę, porozmawiam z Ryszardem. To poczekajcie. Świetnie włada toporkiem. I pewnie buzdyganem. To dobrze wiedzieć. Ailis zniknęła. Wróciła do klasztoru, żeby tam wypytać się Ryszarda o pomoc. A wy już idziecie do wioseczki u podnóża skały, na której zbudowany jest klasztor. Jest tam taki 50-letni, mocno zarośnięty rybak. Podobno chcecie płynąć do Dejret. Zgadza się. O, mało sympatyczne miejsce. No ale cóż. Zabiorę was tam. O, dzięki. Całą drogę baliśmy się, że powiesz na mnie. No. Wchodzę na łódź. Nie bądź taki mądry.
Bo cię ryby wciągną. Ale nie jestem bardzo mądry. Dobrze, to miał być żart, może nie umiem. No to cię nie wciągnę. Jak cię zwoł? Fajną masz brodę. Z tym Ryan. Ryan. Uważaj na Kenneta, bo w tej kolczuce jak wpadnie do wody, to szybko pójdzie na dno. On pójdzie na dno, a nie ja, więc się nie przyjmuję. Dzień. Pomóż mi tylko, ludzie, założyć żagiel. Zakładam żagiel. Dobra. On ci tam tłumaczy, co masz robić. Zakładasz żagiel. Po prostu. To bardzo fajne. Ja bardzo niepewnie wchodzę na łódkę. Bo ja podtrzymuję Avalacha. Tutaj, Avalachu, przytrzymaj się mojego ramienia. O, i teraz noga w górę, hop, i już jesteśmy. Nie lubię nie być na ziemi. To ciekawe. W innych okolicznościach bym ci poradził, żeby podczas rejsu próbować ustać na nogach w twojej sytuacji. To byłby niezły trening. Ale może teraz mamy zbyt dużo na głowie, żeby myśleć o treningach. To tak mi się wydaje. Ale jakbyś chciał spróbować? Może, na razie posiedzę sobie. To posiedź sobie gdzieś bardziej przy środku, tam chyba najmniej buja. Bardzo mnie dezorientuje, jak się to rusza wszystko. Na kogoś jeszcze czekamy? Na Iris, wspaniałą wojowniczkę. Będzie niezły tłok na łódeczce. Dobra. Oby nam tylko wiatry sprzyjały, Ryanie. A w razie czego powiosłujemy i też damy radę. Jasne, to jest świetny wioślarz. Nie powiedziałbym, ale czasem pozory mogą mylić. Prawda? Prawda? Cały czas wszystkich próbuję przekonać od czasu, jak powróciłem, że pozory mogą mylić. Więc może się okazać, że i ty jesteś jakoś tam piękny. To będzie wesoły rejs, już to widzę. Możemy już ruszać? Buja strasznie. No przecież czekamy na Ailis. Czy Ailis już jest z nami? Tak, Ailis wraca po jakimś czasie. No, ma kilka ksiąg jakichś wziętych, ma jakąś torbę wypełnioną rzeczami, tarczę przerzuconą przez ramię, jakąś kuszę. Tam mnisi podawali jej różnego sprzętu, z którego nie potrafią korzystać. No, to w drogę w takim razie. Co się mówi, jak się tak wyrusza na rejs? Czy żeglarze i rybacy mają jakieś takie swoje zawołanie? Tak jak wojek tam krzyczą hip hip hura albo coś takiego. Czy żeglarze też coś z tyłu takiego? Dość pierdolenia, płyniemy. Na przykład. Dziękuję ci bardzo. I w tym momencie łódka już jest w drodze. Dobre. Ja się trzymam tego masztu i tak. Ja popatruję, jak on to robi. To nie jest to, że jasne. Pierwszy raz, ale sam przewiosłowałem dużo, więc wolałbym mieć taki żagiel wtedy. Wypływacie, żagiel jest w zielonym kolorze. Zresztą po drodze spotykacie jeszcze kilka innych łódek z zielonymi żaglami. Stąd też jest nazwa w ogóle tej dużej zatoki, która jest na wschodniej części wysp. Właśnie zielona zatoka i no, marynarze barwią tu po prostu żagle w tym kolorze. Na cześć jakiejś dawnej boginki, która tam żyła gdzieś w głębi tych wód przed wieloma laty. Wiatr jest dobry. Podróż upływa szybko. Myślę, że Avalach, no tak, robi się, zmienia kolory. On też się zrobił zielony jak żagiel w pewnym momencie. Jednak to jego wyczulone zmysły tutaj podczas tego bujania są jego sporym przeciwnikiem. Ja staję na koła Avalacha i mówię: słuchajcie, żeby nam się rejs nie dłużył, umilę wam czas wspaniałą szantą, którą kiedyś zapoznałem. I zaczynam śpiewać szantę, jeśli odpłynę, nie zapomnij o mnie. Piękna szanta o miłości, o żeglarzu, który wyrusza na rejs i prosi dziewczynę, by myślała o nim podczas różnych... Mógłbym ją całą zaśpiewać, jasne, ale nie będę tego robił. Rzuć w takim razie na performance. Bardzo nieudolnie próbuję w refrenie, bo pewnie nie jest to pierwszy raz, kiedy to słyszę, dołączać, próbując nie patrzeć wtedy na Ailis. Przypominam, że jesteś szczęściarzem. Tak, ja jestem szczęściarzem i takie rzeczy przerzucę zdecydowanie. Cudowne. To jest właściwe, no, na przerzucanie.
No! Krytyk. 20. To rozumiem. Szanta? 25. Jest świetna. Szanta jest naprawdę świetna. Nawet Ryan, będąc takim trochę ponurakiem. Zaczyna sobie tam, nie? I w zasadzie cała łódka zaczyna sobie śpiewać. Być może jestem tam. I myślę, że Szanta jest na tyle właśnie taka przyjemna i na tyle długo trwa jej śpiewanie, że... Można ją śpiewać w kółko. Tak, że zmęczony i wykończony Kerdan po swoich szałach, leżąc przez cały dzień, zregeneruje sobie ten jeden poziom zmęczenia, także wyjdzie na zero. Kiedy to dociera do mnie, uśmiecham się do Keneta. No, nie wiedziałam, że umiesz śpiewać. Czasem wystarczy mieć komu śpiewać i wtedy samo się pojawia. O, komu śpiewasz? Nie zapomnij o mnie. Pięknie, pięknie, Kerdanie. I wszyscy razem. Teraz znacie już tę zwrotkę. I śpiewamy dalej. I w pewnym momencie już tylko sama łódka śpiewa, a ja gram na okarynie melodię, a łódka śpiewa. W trakcie podróży Ailis rozmawia, myślę, że i z tobą, i z Kennethem, i mówi, że strasznie żałuję, że tyle czasu przesiedziałam w tym klasztorze. Naprawdę... Niesamowici ludzie kręcą się po wyspie. Żałuję, że nigdy ciebie wcześniej nie spotkałam, Czerwony Kerdanie. Chociaż wydaje mi się, że kilka razy słyszałam o tobie, o Czerwonym Olbrzymie, który kiedyś uratował Drwala spod... O tak, Masona. Możliwe. Kenneth też kiwa głową. Tak, też słyszałem tą historię. Dosyć to było osobliwe, bo on kiedy był w drewutni swej, to... Stary pień Wielkiego Dębu, który był nieopodal, już wcześniej był podpęknięty i on pękł i spadając trachnął prosto w dach drewutni, przygniatając Drwala. Mason wielki chłop, chłop jak dąb, jak ten dąb, co na niego spadł. Prawda. Jego żona krzyczała i biegnąc i ja usłyszałem jej krzyk, bo akurat maliny zbierałem. Tam taki inny strumień wytryskujący z tego kamienia świętego. Na południe od Aberdeen. Tam byłem, maliny zbierałem, bez śmietany. I w ten czas usłyszałem ten krzyk, to pobiegłem od razu. I chłopa uwolniłem spod dachu i pod dębu. Ładny był ten dąb. Zastanawiałem się, czy by go nie przenieść gdzieś, ale... Twoja... Potem zjedliśmy i piliśmy i... Twoja żona, Kerdanie, mówi... Ailis musi być strasznie szczęśliwą kobietą, mając takiego potężnego męża. Drwa na rąbie, wszystko zrobi w domu. Ja nie mam żony. Naprawdę? Nie, no. Ja byłem na wojnie. Ach, no tak. No przecież, co ja gadam. I tam nie wpadła ci żadna dziewka w oko? Wśród tych... Nie, nie. Królestwa Piasku. Pilnowałem pałacu, w którym był uwięziony twój brat. A ty nie byłeś uwięziony tam? Ja? Nie. O, ach, rozumiem. Kogoś takiego jak ty nie da się więzić. Jesteś wolnym duchem. Takim, który nie chce się spętać czymś takim jak to się mówi, więzy małżeńskie. Nigdy nie byłem spętany, jak to się mówi, więzem małżeńskim, więc nie wiem jak to jest. Więzy małżeńskie pętają? Tak mówią, no w końcu to więzy. No jeśli pętają tak jak więzienie Asgala pętało, to czemu nie? To pewnie zależy od tego, w jakie więzienie trafisz. Aha! Wojowniku, podoba ci się ta kobieta? Chciałbyś, by jej serce należało do ciebie? Kiedyś, jeśli bardzo chcesz, to mogę pokazać ci Cape Moor. Jest bardzo wiele ciekawych miejsc. Dużo możesz się w końcu zamknąć, nie teraz, które warto zobaczyć. Poznać ludzi. Na przykład, nie wiem, czy byłaś... Kenneth się zwraca, przepraszam bardzo, ale nic nie mówiłem. Co? Wiem, że nic nie mówiłeś. To bardzo dobrze, bo akurat ja mówiłem. Narasta mi w głowie, w związku z czym czuję, że za dużo. I w połowie zdania milknę i znów patrzę w żagiel.
I wraca szanta. Teraz już śpiewam inną szantę. Śpiewam szantę o opłynięciu na połów wielorybów. I właśnie szantę o marynarzu, który pierwszy raz w swoim życiu zakochał się od pierwszego wejrzenia w portowej dziewce i nie może się doczekać, aż do niej wróci. Ja patrzę w Żagiel, słucham tych słów i absolutnie bezwiednie cały czas kciukiem idę po żłobieniach, które rozpoczęła robić na moim toporze Alice, tylko nie dokończyła. Ja nie wiem o tym, że to robię, natomiast w związku z tym, że nie wiem, to się z tym nie ukrywam. To tak tylko. Jasne, ona to zauważa i myślę, że o, mamy teraz czas, to może dokończę. Nie chcę zajmować ci rogi czasu. No, czasu mamy dość, a ręce mam wolne. Bardzo bym chciał. Jest jakiś wzór, który chciałbyś, żeby się znalazł? Jakiś twój. Jak chcesz, to ja mogę na twoim buzdyganie albo toporze zrobić ci mój. A umiesz rzeźbić? Jesteś człowiekiem wielu talentów. Nie umiem rzeźbić, ale chyba nie jest to takie trudne. Mam silne ręce, umiem robić nożem, wyjmuję nóż myśliwski. No, nie wątpię, że potrafisz, natomiast sama siła nie wystarczy w rzeźbieniu. W rzeźbieniu ważny jest kąt, czasem siła musi być bardzo mała, żeby... A Elis, dlaczego mu nie pokażesz? Może mu pokaż, jak to się robi. Ja będę patrzył, a potem stwierdzę, czy będę ci robił znak, czy nie będę ci robił znak. Mogłaby ci pokazać. I nie jedno. Spereźna stara baba. Się patrzą. Kenneth się patrzy. Z bereźną starą babę mam teraz zaśpiewać? Tak! No dobrze, no. Z bereźna stara baba. A to nie jest szanta akurat, ale trudno, śpiewamy. Z bereźna stara baba, co wlazła do baobaba. To warami się nauczyliśmy. Z bereźna stara baba, co wlazła do baobaba. I tam ją zdybałali baba, z bereźna stara baba. No, taki mój baobab. Wielka i szczera jest wdzięczność w oczach Kirdana, który patrzy na ciebie. Jasne. To może potem pokażesz Ailis tą ładną polankę, o której wspominałeś mi, której ja nawet nie widziałem. Tą polankę... Tam, gdzie spaliśmy? Nie. Trochę dalej na północ. Tą polankę, gdzie na wiosnę podobno pięknie kwiaty kwitną. Mm. Której nigdy nie zobaczę, ale może podzielisz się tym widokiem z Ailis. Wydaje mi się, że w dwie osoby to musi być ładny widok tam. Spędzić trochę czasu. Dobry pomysł! Tam pięknie pachnie. Może kiedyś. No właśnie, może kiedyś. Może kiedyś. Może kiedyś. Mamy teraz inną polankę do odwiedzenia, niestety. Wybaczcie, że moje myśli krążą raczej w stronę ładnych polanek. Ach, twoje myśli zawsze krążą w kierunku czegoś pięknego. Mgła podnosi się coraz większa, coraz gęstsza, tak, że podróż widać, że sprawia już problemy Ryanowi i on bardzo uważnie patrzy, próbuje zobaczyć, gdzie może być słońce. Panie Shipper, to może ja się wespnę na maszt i wtedy lepiej będziemy widzieć niebo. Obawiam się, że niebo jest trochę za wysoko, żeby wystarczył mój maszt. Spokojnie, wiem co robię, niedługo dobijemy do brzegu. Dobra. Dlatego jest mgła. Ale uważajcie, to są niegościnne wody. Złowroga jest ta mgła. Nie podoba mi się. Wyczuwasz coś w niej? Dla mnie pachnie jak mgła. Czy ktoś z was ma ponad 15 pasywnej percepcji? Nie. Mhm. Blisko, ale nie. Nie. Mam 14. Mgła zaczyna się delikatnie przerzedzać. I wśród tej mgły słychać jakąś muzykę. Dźwięk fletu.
ktoś gra melodię, dziwną melodię. Nie słyszałeś wcześniej takiej melodii. Jest w niej coś bardzo podobnego do pieśni Perelinu. Jest taka harmonijna, ale z drugiej strony bardzo naturalna. Te dźwięki bardzo zbliżone są do szumu wiatru, do dźwięku spływającej wody, ale jest coś bardzo obcego w tej muzyce. Nie słyszałeś wcześniej takiej muzyki. Nie wiem dlaczego, ale złap tą melodię. O tym samym pomyślałem. Zaczynam, słuchając tej melodii, wciągać ją do okaryny. Mgła opada coraz bardziej i widzicie brzeg. Piaszczysty brzeg z kilkoma dużymi muszlami leżącymi w piasku. Natomiast na samym środku jest postać na zielonym koniu. Koń ma kolor takich ciemnych wodorostów, a na nim siedzi kobieta o takich wielkich migdałowych oczach w kolorze szmaragdu, włosach, które zdają się cały czas delikatnie płynąć, tak jak taki spływający wodospad. Ma ubranie, które jest ozdobione haftami, które zwijają się w serpentyny. Na plecach ma łuk, a w dłoniach trzyma biały flet wykonany z kości. Nachyla się do swojego konia i szepcze mu coś do ucha. Koń robi kilka kroków w przód i zamknięte oczy otwierają się gwałtownie i widzisz tam pustkę. Nie ma tam żadnych oczu w środku i czujesz, że zaczyna boleć cię głowa. I proszę, zrób sobie rzut obronny DC-14 na Wisdom. Ja? Na Wisdom? To mogę nawet nie rzucać. Tylko nie, 20. Naprawdę? Masz minus 6? Mam minus 4, no. Więc... minus 3, więc no może się uda. No właśnie. DC ile? 14. Masz minus 3 na Wisdom? Idealnie. No 17, udało się. Jasne. Widzicie, że Asgal odwraca się w kierunku burty, łapie się za burty statku i próbuje przejść do wody. Łapie go. Ale nim go złapałeś, to zatrzymuje się. Ale czujesz, że miałeś takie wielkie pragnienie, żeby wskoczyć do wody. Poczułeś przez chwilę, że tam jest jakiś wielki, niesamowity świat, że tam jest całe wielkie, przepiękne morskie królestwo i że ten dziwny, wodny koń zaprosił cię na przejażdżkę, musisz tylko wskoczyć. Ale potem sobie przytomniłeś, że to jest woda, jak wskoczysz do środka i zaczniesz tam oddychać, to umrzesz. W tym momencie postać zeskakuje z tego konia, klepie go, mówi coś w języku, którego nie znacie. Nier dir kelpi rin. I wskazuje na waszą łódkę. I ten koń otwiera swoją paszczę pełną zębów. Zatkajcie uszy. I galopem rzuca się w kierunku waszej łodzi. A nie. A mgła zaczyna gęstnieć. Rzućcie sobie inicjatywę. Proponuję, by któryś z was teraz pilnował inicjatywy. Ja mam 3. Mogę zapisywać, chyba że ktoś woli. Nie, możesz powiedzieć. Dobra. Jednak mniej niż 3? 1. Ja mam 7. Czy ja mam 3. 3, 3, 3. Plus 2 ze zręczności. Ja. Ile masz? 3. 3. A, no to obaj macie tyle samo. Ty będziesz pierwszy, bo masz, zdaje się, lepszy. Nie, to chyba sobie wybieracie, nie? Z tego co możemy tak. Możemy sobie wybrać. Okej, ja mam 19. No to co bardziej. Więc najpierw ty grasz całą kampanię, a potem my dołączamy w drugim sezonie. Kto pierwszy? Ja. Zapraszam.
Słyszę to, słyszę ten galop, więc czy jest bardzo blisko ten koń, czy daleko, że tak powiem? Mniej więcej dwie akcje ruchu. Ile to będzie? 30-60 fitów. Jasne, ale my już jesteśmy na brzegu, tak? Już wpływacie w piaszczysty brzeg, także jak wyskoczycie, wodę będziecie mieć mniej więcej do miednicy. Do miednicy, okej. Okay. A to, przepraszam, ja też dopytam, czy ona i ten koń są na brzegu, ale na tym, do którego my zmierzaliśmy? Tak, no, tak. Tylko sobie wyobraziłem, że mijamy ich. Tak. Jasne. To zeskakuje. Mhm. Wyjmując miecz, podchodzę bliżej, w sensie w jedną akcję ruchu. I słysząc to, czekam, aż będzie w moim zasięgu, to wtedy walnę mieczem. Jasne. Następna osoba. Teraz ten wodne stworzenie, wodny koń. Jasne. Ten stwór biegnie cały czas do przodu, ale biegnąc kieruje swój łeb na ciebie i znowu otwiera swoje puste oczy. No tak, ale ty ich nie widzisz. A więc spojrzy się na kogoś innego. Spojrzy się na Ailis w takim razie. Krytyk. A więc Ailis nawet nie drgnęła, tylko sięgnęła po kuszę. Bo to jest rzut obronny. A, okej, uff. To jest jej rzut obronny. Kurde, jakim ona jest koksem. Ona pewnie zasiędzie na tular. No jest najstarsza, więc tak naprawdę mogła. Tak byłoby najlepiej. Stwór biegnie, zbliża się do ciebie, spojrzał i wchodzi w zasięg twojego ataku. Zwykły atak. 15. To wystarczy. Tak, to jest 10 plus 4, 14 obrażeń. Jasne. I mam wrażenie, że to będzie mój wróg, z którym będę walczył, czyli wykorzystuję moją moc ulubiony przeciwnik i dorzucam jeszcze 1K4, czyli jeszcze 2 obrażenia. Jasne. Koncentruję się. A więc koń biegnie, ty stajesz po prostu w wodzie tam, wbiegasz tak po pas i tniesz go. Twój miecz przelatuje przez jego ciało i widzisz, jak wodorosty, które tworzą jego mięśnie, rozlatują się we wszystkie strony. Na twoją twarz sika woda z jego ciała. Czujesz taki mokry, rybi oddech, który wydobywa się z tego dziwnego konia. Stoi cały czas, ale został zraniony przez ciebie. Następna osoba. Asgard. Czy koń wygląda... Asgard albo Kerdan, jak sobie wolicie? To może Kerdan. Kerdan, ja wolę, żebyś był pierwszy. Chyba, że nie chcesz, to wtedy ja mogę zadziałać. Czy po koniu na pierwszy rzut oka da się zrozumieć, na ile radzi sobie z nim Avalma? Czy ten koń dostał i wiesz, na przykład zwolnił... To bardzo trudno ci jest powiedzieć. Wydaje ci się, że to cięcie nie było morderczym cięciem. Dobra. Ja wyskakuję z łodzi do wody, trzymam swój topór z boku i ponad koniem i Avallachem krzyczę do tej pani na brzegu. Jesteśmy z ludźmi! Chcemy pomóc! Dlaczego atakujesz nas? Tym wodnym stworem! Cisza. Jesteśmy ludźmi z lasu Perillion. Pozwól nam dojść do brzegu. Chcemy odwrócić klątwę. I wsadzę na konia. Dobra, to rzucaj w takim razie. Czy wpadasz w szał? Nie. Dobrze. Krytyk! Ale się sypią te krytyki. No nie? Dzisiaj to już trzeci na tej sesji.
No, dobrze, tak. To w takim razie tak, D12 plus drugie D12 i plus proszę. 4. I plus 4. No! 25. 11 plus 10. 11 plus 10 i... Plus 4. A, plus 4. No dobra, twój topór wbija się na 40 cm w ciało tego konia i wodoroste z jego ciała oplatają się wokół twojego topora, także z trudnością wyrywasz go. Kawał jego ciała został zniszczony, ale widzisz, jak te wodorosty tak biją się i ratują jego strukturę. Także on cały czas stoi, cały czas jest groźny. Ja widząc, jak to wygląda, widząc, że ona milczy na razie, ale widząc, że ten koń został dosyć poważnie już ranny, sięgam ręką do... Rozcinam na początku koniuszkiem miecza taki worek z piaskiem przy burcie, które, no żeby się łódka nie obijała o keję albo coś takiego. I biorę odrobinę piasku w ręce, w drugą rękę biorę okarynę i wyszeptuję do tej okaryny: zaśnij, bestio, wolisz spać niż tutaj umrzeć. I robię jakiś taki śpiewny tryl na tej okarynie, wyrzucając garść piasku, który jakby tym powietrzem wydychanym z okaryny zostaje pochwycony i udaje się z takim jakby dziwnym wirkiem w kierunku tej bestii. Rzucam na nią sleep. To będzie 11, 18, 22, 29 HP-ków. Niestety. Za mało? Za mało. W dalszym ciągu? Tak. No to cóż. Ale jest to pewna informacja. To prawda. Wow. Okej, okay, no to ja zadziwiony patrzę. Słuchajcie, ona jest bardzo potężna, ta bestia. Ja biorę kuszę. Następna osoba. Na sam koniec inicjatywy będzie Ailis i Kenneth. To jest koniec. Ailis i Kenneth. Dobra. Ailis strzela do stwora ze swojej kuszy i trafia go. Kenneth zeskakuje razem z wami, podchodzi i też będzie tłukł wow, stwora. Yeah. I on też również w niego trafia. A więc cios Kennetha tam przebija mieczem, uderza stwora tarczą. Ailis strzeliła do niego z łuku. Następna osoba. Teraz ja. Ja wchodzę od flanki i też tak łapię trochę anime. Miecz w wodę, tak żeby było ciężej. I dopiero jak wyjmuję, to jest mocniejszy atak. I przy okazji też staram się to szybciej zrobić, wykorzystując akcję bonusową. Dzięki temu będę miał advantage i mocno walę. Jasne. Mocniej. Zapraszam. O, pewnie nie trafiłem. 12. Za mało niestety. Wodny koń robi super szybki unik. Twój miecz po prostu tnie powietrze. Użyłem inspiracji tutaj? Jeszcze nie. Na tej sesji jeszcze nie. To bym tej raz użył teraz. Dobrze, zapraszam. 19. 19. To wystarczy. Osiem plus 5 to jest 13, 13 plus 14, 27 obrażeń. 27 obrażeń, ładnie. Koń by się uśmiał. Bardzo ładnie, a więc obciąłeś część boku tego konia, który wpada do wody, rozwija się w takie wodorosty i widzisz, jak otwiera swoją paszczę i z takich zawiniętych wodorostów robią się takie ostre zęby. Które nachylają się nad twoją głową. Bo teraz są. Teraz są, tak. I próbuję ciebie ugryźć. Powiedz mi, jakie jest 16. Twoje AC? 16. To mu się to nie udaje, a potem próbuje uderzyć cię swoim kopytem.
I to już mu się udaje. Okay. I dostajesz, mój drogi. Mhm. 11 obrażeń. 11 obrażeń. A więc kopyto tego stwora uderza cię w ramię, także wlatujesz w wodę. Woda rozlatuje się na wszystkie strony. Postać, która była wcześniej na koniu, zniknęła już gdzieś we mgle. Nie widzicie jej. A koń tak jakby biegł na po wodzie, czy on jest zanurzony tak do kłębu? On jest częściowo zanurzony. Ale wygląda na tym, że woda, wygląda na to, że woda inaczej zupełnie przyjmuje jego ciało niż was. Woda jest jego jakimś takim pierwotnym żywiołem i on w zasadzie jest na takiej wysokości, jak mu się podoba. Rozumiem, że teraz... Teraz jest Kerdem. Kerdem. Wpada w swój pierwszy tego dnia szał. Czy ten obciążający, czy zwyczajny? Ten zwyczajny. Jasne, dobra. I w związku z czym jadę z koksem, uderzam go z wszystkich sił, więc używam Great Weapon Mastery, obniżając prawdopodobieństwo trafienia. Jasne. I zupełnie zapomnieliśmy, bo miałeś krytyka, a przez to miał być dodatkowy atak. To dostajesz teraz dodatkowy atak za tą rundę. Bo zawsze jak masz krytyka, tak, to, to w bonusowej akcji możesz zrobić dodatkowy atak. To teraz dostaniesz. No to raz ciach. Zapraszam. Czy robisz to w sposób mniej uważny, żeby rzucić? Reckless, a tak. Czyli tak dwiema kośćmi wybierasz lepszą. Jest 10 plus 6 to jest... Wystarczy. Trafiasz. Ale ten, masz minus 5. Mam minus 5. Ale plus 2 z flanki na pewno. Czyli masz plus 1. 13 w sumie. 13, za mało. W takim razie machnąć toporem, ale stwór zrobił unik. A masz drugi atak. Drugi atak. Zapraszam. I tak samo. I to już jest 19. No poproszę o wielgachne obrażenia. No oby. 12 plus... 16. 16. To będzie 24. 24 obrażenia. To tym razem bierzesz swój topór i uderzasz po prostu z pełną siłą, którą masz, także będzie cię łatwo trafić, wystawiasz się na trafienie i tak wyskakujesz po prostu z tej wody i całą energią swojego ciała przygniatasz tego stwora, także jego zwitki wodorostów rozlatują się we wszystkie, we wszystkie strony i po prostu jego ciało eksploduje wodą i wodorostami, które was pokrywają. Także po chwili macie tylko taką wielką plamę zieleni, która pływa dookoła. Ja chcę wziąć całą garść tych wodorostów i biorę je do ręki tam, gdzie trzymam topór, a drugą ręką łapię burtę łodzi i idę w stronę brzegu. Kenneth tak patrzy. Krąg Dejret. Zaczyna się zabawa. Kowa miecz. To są takie kreatury, to jest właśnie zwyczajowa fauna kręgu Dejret? Szyper. Nie, nigdy w życiu tego nie widziałem. Natomiast pytasz się Ryana. Tak. To kiedyś zdarzyło mi się widzieć kelpie. Kelpie. Koń morski. Złe stworzenia. Groźne. Potężne. A ta istota, co była na tym koniu? Ona była głucha. To jest rzut na naturę, żeby rozpoznać. Co? To było super śmieszne. Przepraszam, że nie wstrzymałem, ale to będzie tak piękna konstatacja. No, ona jest głucha, no. Rzucę. 11. 11. Chociaż nie, no ty możesz wiedzieć. To była twoim zdaniem elfka. Myślę, że mogło ci się zdarzyć widzieć kiedyś, nie przepraszam. Nie widziałeś? Słyszałeś głos natomiast. Tak, bo ja znam dużo języków, swoją drogą. O, a jakie znasz języki? Jak gadaliśmy kiedyś o językach, bo ja mam z racji mojej klasy i background 2 i jeszcze z racji tego, że chodzę wśród tych istot feerycznych, mam dwa dodatkowe.
I mów. Czyli według mnie byłby to Sylwan, Elfi i jeszcze jakiś ten starszy tutaj i jeszcze jakiś jeden, który uważa, że byłoby sensowne, żeby moja postać znała, bo ty znasz bardziej ten świat niż ja. Jasne. No na pewno ten, tak, język elfów jest sensowny, że mogłeś poznać. Mi się wydaje. Mogłeś też poznać język krasnoludów. I to też, jeżeli tam oczywiście bywałeś, w kopalniach. Wydaje mi się, że w kopalniach nie. Chyba, że były tam jakieś zioła albo... Czyli raczej mi na razie przychodzi do głowy, że znałbyś elfi. Tak. A tak to musiałbym się zastanowić. Tak, elfi i ten Sylwan. A właśnie puki na przykład, w jakim języku mówią? O, tak on się z nami porozumiewał we wspólnym akurat nasz pirioki, tak? Ale one pewnie to nie jest jego dla niego naturalny język. Myślę, że to jest Sylwan, bo to jest ten język morfejowy. Ten fej, tak, tak. Leśnych stworzy. Tak. A więc tak, ona mówiła w języku elfów i powiedziała Kelpi, zabij tych ludzi, którzy są na tej łódce. Ta istota to był starszy lud, elf. I powiedziała, żebyśmy umarli. To ten sam starszy lud, który wciągam łódź na brzeg. O którym las śpiewa pieśń, że przebudził się i chce odzyskać wyspę dla siebie? Ten sam, tak mi się wydaje. Ale to nie jest Fomori. I ten sam starszy lud, który wyrżnął jeden z kręgów druidycznych. No cóż. Tutaj zachowywała się jakby strzegła tego kręgu. Może oni też są podzieleni. Są tacy, którzy nas nienawidzą i są tacy, którzy nam sprzyjają. Ale oni wystrzelali ten drugi krąg. Kilim. Tak. Kilim, tak. A przecież o nim nie było złej sławy. Nie, o nim była dobra sława. No właśnie, może za to, że współpracowali z ludźmi, to za to stracili życie. To może być niebezpieczna wyprawa. Kerdanie. Teraz już za późno chyba na takie rozterki. Ja jestem ciekaw, dokąd ona poszła w tej mgle, prawdę powiedziawszy. Ja również, ale musimy dojść do kręgu. Ona nie poszła w kierunku kręgu? Półtorej godziny... Rozmazała się we mgle. Za półtorej godziny zajdzie słońce, mówi Ryan. Ja, szczerze mówiąc, najchętniej odbiłbym i przybił tutaj nad ranem, bo mam nadzieję, że wtedy już wrócicie. Bo nie wiem, czy z rozsądem jest, żebym tutaj był, kiedy może przyjść tam ta piękna pani, bo myślę, że od tej pani nie dostanę ani kawałka jej urody, natomiast pewnie dostanę coś innego, co mnie pozbawi życia. Rejanie, oka bym nie zmrużył w nocy, myśląc tylko i wyłącznie o tym, czy zdrów i bezpieczny cumujesz tutaj przy brzegu. Wiadomo, wracaj, jeżeli tylko zobowiążesz się, pamiętając o tym złotym guziku, który ci teraz ofiarowuję, żeby powrócić po nas. Nie no, jakbym wrócił bez was, to Valerian nie zostawiłby skóry na mnie. Ale guzik wziął. Guzik wziął. Guzik wziąłem. To tylko guzik. Mam nadzieję, że ci ich starczy. A stąd tylko dwa zostały, widzę. Niedługo będziesz ten, nie miał jak zapiąć swojej szaty. A stąd z brzegu daleko jest i długo się idzie do tego kręgu? Ryan mówi, nie mam pojęcia, ja tylko słyszałem, że on tam jest. Ja tam nigdy nie chadzałem. Ty Kenneth, szedłeś od brzegu, ale od lądu. Ale potrafisz powiedzieć, czy z kręgu było widać wodę? Nie, niestety. Mogę coś... Nie, będzie mi ciężko. Niestety, nie jestem tropicielem. Chodźmy więc. Jak będziemy szli na południe, to powinniśmy znaleźć. Nie jestem pewien, gdzie jesteśmy. Możesz stronę przewrócić, przepraszam? Jasne. Dość zmienia moje zmysły. Ciężko się zorientować. Tutaj chcieliśmy gdzieś wylądować. Czyli musimy iść na południowy wschód. Albo na południe. Gdyby mgła miała wrócić, powinniśmy trzymać się bardzo blisko siebie. Może niektórzy powinni trzymać się za ręce na wszelki wypadek. I mam takie pytanie. Jeżeli złapie nas zmrok,
A kto teraz mówi, przepraszam? Teraz mówi Kenneth. Mhm. Jeżeli złapie nas zmrok, nie mamy domu, na którym możemy zrobić znak, to będzie pewien problem, tak tylko mówię. Jeżeli oczywiście tutaj są te stworzenia. Idąc, musimy rozglądać się, jeśli znajdziemy jakieś większe kamienie. Bierzmy je ze sobą, choćby cztery. Formujemy na szybko krąg. Na jednym z nich musimy wymalować tę farbą ten znak. Mam nadzieję, olbrzymie, że prawdą jest to, co podejrzewasz. No, nawet nie wiesz, jaki kerdan zna rzeczy. Czy Lanark wyruszał sam? Czy z kimś? Myślę, że wziął grupę ludzi. Wątpię, żeby ruszył sam. Też tak sądziłem. To niedobrze. No bo myślałem, że może ma jakiś sposób, jak poza domem się zabezpieczyć. Może właśnie te kamienie. Ja martwię się raczej o drugą rzecz, że jeżeli oni postradali życie, to niestety istnieje ryzyko, że przebudzą się jako te potwory. Im więcej ludzi ze sobą wziął, tym dla nas gorzej. Tak. Rozumiesz, o co mi chodzi. Z czysto matematycznej kalkulacji. Ale też nie chciałbym, żeby postradali życie bez sensu. Ja również. Słońce jest już bardzo nisko. Przedzieracie się przez Perelin, ale tutaj, na tej północno-zachodniej części, jest on nawet dla ciebie, Kerdanie, nieprzystępny, gęsty. Tak jak normalnie chodzisz po lesie, masz wrażenie, że w pewnym momencie nauczyłeś się tak grać tym lasem, współgrać. I że gdy stawiasz stopy, to las zabiera kolce spod twoich stóp, ostre kamienie i stąpasz po przyjemnej ziemi. Żadna gałąź nie uderza cię w twarz, a tu jest inaczej. Tutaj wszystko zarasta, jest takie ciężkie, gęste. Trzeba się przedzierać, zrywać jakieś takie liany, jakieś takie rośliny, które łączą się pomiędzy drzewami. Powietrze jest takie duszne i trujące, takie gęste, takie, że trudno jest go zaczerpnąć. Jest tak trochę bagniście. I tu jest kompletnie rozsynchronizowane wszystko. Te dźwięki są kakofonią, są takie... Ta muzyka jest kompletnym fałszem, który gra w tej części Perelinu. Jest zupełnie czymś innym niż tym, co znacie z południa i ze wschodniej części tego lasu. Jest to takie bardzo niepokojące. I oczywiście mnóstwo, ale to mnóstwo komarów, które was obłażą, gryzą, denerwują. Kenneth też poci w tej swojej kolczudze. Przedzieracie się jednak przez te bagienne ostępy i słyszycie głos. Słyszycie głosy. Szybciej! Szybciej, nie mamy całego dnia! Ciągnijcie tam! Nie to, idioto! Nie to, to masz ciągnąć! Wy dwaj, czemu wy siedzicie? Szybko! Tutaj, nie mamy całego dnia, już mówiłem wam! Skąd ten głos, jeśli da się go ukierunkować? Jest jakieś 70 metrów przed wami, z pomiędzy drzew. Jest trochę prześwitu, pewnie jakaś polana. Lenark. To jego to głos Lenarka? Tak. Prawda? Kenneth kiwa głową. Lenark. Bron. Ty, z tyłu. Dobrze. I cicho. Chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli, co oni tam robią. No, wydaje się, że nad czymś pracują, tak. I jakie mają intencje? Podkradnijmy się na to. Podkradamy się. Kto się podkrada? Ja się podkradam. I ja też się podkradam. Okręt się patrzy na ciebie. I co, powiesz nam, co tam zobaczyłeś? Co usłyszałem. Może puśćmy lepiej jedną osobę, która powie nam i jedno, i drugie. Dobrze. Ufam Kerdanowi. W
Wkurzyło cię to? Nie. To było bardzo sensowne rado. Jesteś kompletnym wariatem. Skradam się. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... On jeszcze cię zatrzymuje? Mhm. Jakby coś poszło nie tak, to przyjdź tutaj. Pamiętajcie, że jestem z wami. Ja mogę po prostu porozmawiać z Lanarkiem. Nie musisz zabijać tych ludzi. Nie chcemy ich zabijać. Nie? Może ty nie chcesz. O właśnie, o tym mówiłem, gigancie. Ja nikogo nie chcę zabić. Czy ty jesteś nienormalny? No słyszałem, co zrobiłeś z kilkoma ludźmi Lanarka wczoraj. To poszedłem do nich i ich zabiłem? Z tego, co słyszałem, to na nich zaszarżowaliście i ich zabiliście. To wracaj nad brzeg i umyj uszy. Czy możemy później o tym porozmawiać? Są ważniejsze sprawy. Dokończymy to. Nie ma co się spierać. Dobrze. Niech twoje stopy, Kerdanie, będą lekkie i niech prowadzi cię pieśń Perelino. Na okarynie coś zagrałem i czujesz faktycznie, że jakoś po prostu te słowa wpłynęły na ciebie pozytywnie, kojąco. Też już przestałeś się przejmować tymi słowami rozpraszającymi Keneta i możesz powziąć lepiej skradanie się. Dostajesz ode mnie bardycką inspirację, dzięki której możesz dodać D6 do testu jakiegoś, jeżeli będziesz chciał. Czyli już jakby nie ma tej pierwszej melodii z okareny, bo już jej użyłeś dwa razy, czyli już pieszło, jak rozumiem. Tą, którą zabrałeś. Nie, tą, którą wziął, on ją cały czas ma, dopóki nie zużył. Okay. Przycisk jest do tego. Okay. Jest specjalna... Rurka. Rurka. No to super, przepraszam. W pewien sposób, zanim się miałem zakraść, pożegnano mnie. Każdy do mnie coś przemówił. Została tylko jeszcze jedna osoba, która... Więc patrzę na nią. Patrzę na Ailis, spodziewając się, że skoro to taka seria, to może ona też mi coś powie. Trzymaj się. Skradam się. Dobra, to poproszę rzut na stealth. Stealth plus jeden. Więc warto to przerzucić inspiracją. To była jedynka. Pamiętaj, że masz K6 ode mnie. No tak, a tu w tej sytuacji. A tu w tej sytuacji nic by to nie dało. To jest 14 i K6. 5 to 19. 19. A więc... Nadepnąłeś na jakąś gałąź, także ona strzeliła. Ktoś się tam obrócił. Ej, słyszałeś to? No ale potem zrobiłeś drugi taki krok. Trz, trz. A, niedźwiedź chyba tam łaził. To pewnie ten niedźwiedź. Dobra, lepiej tam nie idźmy. No, masz rację. I dwaj żołnierze przekonani są, że niedźwiedź, którego tam przed chwilą widzieli, musi tam przechadzać się. Ale czekam chwilę, nieruchomo, aż Imur w mojej głowie mówi, teraz. Robię kolejny krok, ocieram się o pień tu, tam, ten wielgachny topór, który teraz trzymam w jednej ręce w przedziwny sposób, cały czas można mieć wrażenie, jeżeli ktoś patrzy, że uderzę nim o drzewo, albo o krzak, albo o trawę, tylko że w ostatnim momencie zawsze robię jakiś taki manewr nad garstkiem, który sprawia, że ta broń wymija przeszkodę. I tak zbliżam się, aż w przykucu za jakimś krzakiem jestem w miejscu, w którym może mi się uda coś dostrzec. Mhm. Masz widok na kamienny krąg. Jest tam kilka koni, które ciągną kamienie. Widzisz ludzi, którzy mają jakieś dźwignie, próbują je przestawić, a na samym środku widzisz chodzącego mężczyznę. W ładnej szacie, takiej fioletowej, z jakimiś złotymi zdobieniami, mężczyzna ten nie ma części włosów, tak jakby przez jakieś blizny, które pokrywają jego czaszkę. Ma trochę przechyloną szczękę, jedno oko mniejsze, drugie większe, być może wyłupane ma jedno, albo pokryte bielmem, wykrzywione ręce, nogi, chodzi taki zgarbiony i jakimś kijem rysuje coś na piasku, patrzy na światło, widać, że jest
zestresowany, zdenerwowany. Robi te rzeczy, popędza tych ludzi, którzy są dookoła. Ci ludzie dookoła ciągną liny, do których przywiązane są kamienie, które tworzyły krąg, ale tak. Jakby dekonstruują ten krąg? Albo zmieniają ułożenie tych kamieni. Tak to wygląda. A ilu tych ludzi jest? Powoli liczę. 7 ludzi. Sprawdzam jeszcze raz, czy dobrze policzyłem. 7. Zapamiętuję to w ten sposób, że zapamiętuję szczegóły każdego z nich, żeby jak zapomnę liczbę, żeby od tymi szczegółami to odtworzyć. No dobra, to wracam. Też skradając się, żeby nie zrobić tych dźwięków i idę. Jasne. Wracasz do swojej grupy i rozumiem, że zdajesz im sprawę. Siedmiu ludzi, ale zbrojnych, takich, którzy wyglądają na gotowych do walki, czy bardziej po prostu pracujących fizycznie, takich parobków? Wziął nie byle kogo. Wygląda, że to są naprawdę ogarnięci żołnierze. Wyposażeni dość dobrze, chociaż niektórzy pozdejmowali teraz kolczugi. Było kilku na straży, którzy byli starczami, kilku, którzy mieli łuki, strzały powbijane w ziemię obok na wszelki wypadek, no i kilku pracujących przy tych koniach i przy tych kamieniach. On się denerwuje, ten cały Lanark. Jakby chciał zdążyć z czymś. Może próbuje odwrócić tą klątwę. Klątwę rzucono na... Na tę ziemię. Czego efektem są nieumarli, którzy wstali z grobu. Znaczy, z ziemi. A jak rozmontowywanie tego kręgu może w tym pomóc? Nie wiem. Bardzo długo ten krąg tu był i nic złego się nie działo. No. Czy działo się złego, ale tylko w tym miejscu? I może tak miało właśnie być. Może, nie wiem. Więc i wcześniejsza tutaj wizyta zakłóciła tę równowagę. Może tak być. Obawiam się, że musimy z nim porozmawiać po prostu. A może powinniśmy mu pomóc? Może. Słuchajcie, czy to nie było tak, z tego co pamiętam z dawnych podań, że w Dejret mimo wszystko, mimo że źli, to jednak byli druidzi, prawda? Ktoś, kto... Druid to mimo wszystko, czy współpracujący z lepszymi, czy z gorszymi częściami natury, no to mimo wszystko ktoś, kto tą naturą się zajmuje i... Raczej traktuj ich jako kapłanów, nie mechanicznie niż jako, powiedzmy, to są bardziej jak lorowo po prostu druidzi z Irlandii niż z D&D. Dla nich neutralność i natura niekoniecznie była jakimś takim... Nie, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że oni jednak stawiali naturę na pierwszym miejscu. Niekoniecznie. A, niekoniecznie. Nie, bo traktuję ich bardziej jak kapłanów. Rozumiem, okej. Okay. To nie ma tematu. Bo myślałem, że po prostu może mimo wszystko ten krąg strzegł, mimo że oni byli źli, to jednak może i tak ten ich krąg strzegł tych ziem przed jakimś jeszcze większym złem. A to możliwe też, tak. No to jest moja teoria. Możliwe. A jeśli twój ojciec wziął twojego brata, żeby tu go wyleczyć. Tak było. Tak usłyszał było. Cenę i dał tego Lanarka jako cenę. A potem twój brat przybył tu, zbezcześcił miejsce i odebrał cenę. No to będzie złamanie przysięgi. I oni się wściekli. To są w prawie. Co prawda są trochę ślepi. Nie gniewaj się, bo wszystkich nas chcą za to upierdolić. To są bardzo chciwe i starożytne bóstwa. To, co mówisz, raczej tak się wydarzyło. Tylko teraz pytanie, jaka jest intencja Lanarka? Czy pomóc ludziom, czy zaszkodzić? I też mam wrażenie, że ten Palor, czy tam jego oko, może Lanark miał być poświęcony, żeby ten Balor w niego wszedł, ale zaczął wchodzić w Aktona. Akton go zjadł. Możliwe. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie jestem kapłanem ani druidem. Wydaje mi się, że powinniśmy wykorzystać to, że z nami tutaj jest Kenneth
i po prostu z nim porozmawiać. Bo czekać tutaj nie ma sensu. Musimy działać. To jest pewne. Prawda. Ale rozmawiamy tak, że idziemy i najpierw rozmawiamy, czy rozmawiamy... Patrzę na Keneta i milknę. No to chodźmy. Pójdę przodem, zapowiem was. Dzięki. Tam są łucznicy. Nie wiem, czy to jest roztropne. Czy nie lepiej, żebyśmy się zakradli i znaleźli swoje pozycje? No, jeżeli będziecie zakradać się i zajmować swoje pozycje, będzie trudniej rozmawiać. Po prostu idź przodem 2 metry i krzyknij, że przechodzimy to wszystko. Myślę, że jak usłyszy moje imię, to może akurat wstrzymać swoich zbrojnych. Idę. Panowie! Ruszamy za nim. To ja! Kenneth! Lanarku! To nie żadne sztuczki. Mam tutaj ze sobą... Asgala, dobrze. Asgala! I kilku ludzi z jego świty. Obiecali przyjść do zamku. Nie strzelajcie! Nie strzelajcie! Tup, tup, tup! To ty? Kenecie, tutaj? Co tu robisz? Nieważne. Chodźcie tu do światła. Asgal? To ty? Ja chcę iść tak, żeby być krok przed Asgalem i Ailis, jeśli się da, no, chyba, że oni się rozejdą, nie? Ale jeżeli idą obok siebie, to chcę być takim, że wiesz, czubem. A ja chcę iść tak, żeby być za plecami Cardona. Jeżeli tam coś jeszcze tej wody jest, to i ja bym się skusił. Pewnie, proszę. Już, dziękuję. Tak tylko, żeby było namaczanie. Tu jeszcze trochę jest, więc... Dobra. Trochę kolki do tego? Dziękuję. Ja też dziękuję. Wychodzicie w takim razie na polanę piaszczystą, na której ustawiony jest kamienny krąg. Widzicie Lanarka, pozostałych żołnierzy, którzy są w pogotowiu, i Lanark patrzy się na ciebie, na Ailis. Witaj, przyjacielu. Ailis! Asgal! To wy! Jak ja się cieszę! Aż się rozpłakałem. Jak ja was dawno nie widziałem. Podchodzi coraz bliżej. Ja nie podoba mi się to, że on podchodzi. Więc jeżeli jest 4-5 kroków od nas, to mówię mu: zatrzymaj się. Ja chcę wyczuć jego intencje w głosie, czy jest szczera, czy nie. Rzuć sobie w takim razie na insight. Dobrze. Jezu, gdzie jest K20? O, fajnie. Dobrze, że powiedziałeś to zatrzymaj się, bo kiedy ja zobaczyłem, że on się zbliża i łukając, mniej niż 10. To już zacząłem występować przed ciebie, żeby pójść się z nim uściskać. I pomyślałem tak naprawdę, że zatrzymaj się, powiedziałeś do mnie, a nie do niego i zastygłem obok ciebie. Co? No ale przecież... Cicho. No, on podchodzi bliżej z tym kijem. Odejdź, olbrzymie, pozwól mi zobaczyć przyjaciół moich po latach. Stań tam, gdzie stoisz i zobaczysz ich w ten sposób, a jak poznamy swoje intencje, to wtedy może będziesz mógł się z nimi uściskać. Każdy kolejny krok sprawi, że uderzę cię. Ale czemu taka złość bije w tym wielkim sercu? Czemu chcesz mi zrobić krzywdę kalece? Jak możesz być tak okrutny, obdarzony takim ciałem wspaniałym wobec kogoś, kto ma ciało tak wykręcone i nędzne? Podły jesteś. Naprawdę to cię teraz interesuje? Nie sądzisz, że mamy na Cape Moor ważniejsze sprawy niż to, co kurwa we mnie się dzieje? A cóż jest ważniejszego niż miłość przyjaciela do przyjaciela i przyjaciela do przyjaciółki? Co tutaj robisz? Jak chcesz zdjąć klątwę? Nie przyszedłem rozmawiać tutaj z głupią górą, tylko z przyjaciółmi, więc zejdź mi górą z drogi. Spokojnie. To rozmawiaj, słychać cię z tej odległości. Zabierz swojego osiłka, proszę.
nie bądź dla niego niemiły ani niegrzeczny, dobrze? Chciałbym cię prosić. Tak samo jak ty, Kerdanie. Dziękuję ci, że stajesz w mojej obronie. Natomiast wszyscy powinniśmy się zachowywać kulturalnie. Ja myślałem, że będzie takie przyjemne powitanie po latach, ale niestety zostało już zepsute. Chwila minęła. Wiesz co? Widzę, że przyjaźń umarła wraz z dawnymi czasami. Lanarku, nie reaguje mój przyjaciel ani ja super ufnie na to, co mówisz, bo no, jesteś na dworze mojego brata, bo który ktoś źle mi życzy. Musi o niego dbać. Wiem, że źle ci życzy, jest mi z tego powodu bardzo przykro. Asgal, on tak zawsze gadał? Zawsze potrafił się ładnie wysławiać, ale nigdy nie kłamał wprost w żywe oczy. Wije się, jakby był chory. Gdyby nie ja, to twój brat czekałby w Aberdeen i złapałby twoją głowę i oddzielił od ciała, co może zaświadczyć to ucho, które słucha, a nie widzi. A gdyby nie on, dalej byś tkwił wśród tych kamieni, zbity jak pies. Mówisz, jeden drugiego uratował. Co im obiecaliście i co złamaliście? I przestań pierdolić! Na spotkanie rodzinne, przyjacielskie przy stole naprawdę będzie lepszy czas. Czas jest dobry teraz, głupi osiłku. Nie mów tak do niego. No, przed chwilą groził mi śmiercią. On tak może mi grozić śmiercią? Takim jesteś władcą? No on każdemu może grozić śmiercią. Mi mógłby grozić śmiercią i co? Zrobię mu coś? Przecież to jest czerwony kerdan. Dobrze, bo schodzimy z tematu. Co robicie w tym miejscu? Dlaczego nie umarli, wstają z ziemi? Dlaczego księżyc jest koloru czerwieni? Albo oko Balora, albo jest okiem Balora. Co się dzieje z Aktonem? Dzieją się z nim bardzo złe rzeczy. Dobrze, chodźmy bliżej. A ty, Ailis, ty chociaż przywitasz się z biednym przyjacielem, zniszczonym przez czas? Tak, przywitam się z tobą. I ona podchodzi do niego. I go uściskuje. On przytula się do niej. Jak ja cię dawno nie widziałem. Jak przykro. I jest i strasznie. Ja tylko zgłoszę. Jestem naprawdę napięty jak struna. Jeżeli będzie tam fałsz, to ja po prostu uderzam. Okej. Widzisz, że Kenny też jest napięty jak struna, patrząc na ciebie. Wszyscy są napięci jak struna. A ja nie mam swojej lutni, żeby zagrać jakąś melodię. Na strunach. Które by rozładowała atmosferę. No masz okarynę. Mam okarynę tylko. Ja się przysłuchuję. Mhm. To ciekawe, Lanarku, że dawno nie widziałeś się z Ailis. Chyba, no dobrze, ona była zamknięta w areszcie domowym u świętego Cuthberta, ale chyba ty mogłeś się opuścić Dulach, jeżeli tak bardzo za nią tęskniłeś, czy nie mogłeś jej odwiedzić? Miałem ważniejsze sprawy na głowie, tak jak dbanie o twojego brata. Rozumiem. Który niestety jest w bardzo złym stanie przez to, że ktoś bardzo nierozważny przyszedł tutaj i dobił targu, no, którego sam nie rozumiał. Wiem, o kim mówisz, o moim ojcu. Tak, który sprzedał mnie jak psa, jak pies byłem traktowany. Tutaj. Straciłem młodość moją, jestem jak starzec, mimo że nie mam nawet 25 lat. Spójrz na te blizny. Te blizny to zdrowie twojego brata. Spójrz na moje zęby. 3 zostały w mojej szczęce. Spójrz na to oko, które nie widzi. To wszystko są dary, które dostałem od twojego taty. No ale mimo wszystko zostałeś...
to Acton obrabował cię. No dobrze, to był układ zawarty przez mojego ojca, ale mimo wszystko to Acton pozbawił cię w pewnym sensie twojego zdrowia. A mimo wszystko pozostałeś mu służyć? Jak? Acton mnie niczego nie pozbawił. Acton nie podejmował żadnej decyzji. Umierający został tu przyniesiony przez twojego ojca i przeze mnie. Twój ojciec myślał, że za jego zdrowie oddaję moje życie. Ale on oddał dużo, dużo więcej. Co oddał? Co tak naprawdę tam się wydarzyło? Na czym polegał ten pakt? Widzisz, nierozważnie jest wypowiadać słowa w językach, których się nie zna i grać w grę, której zasady wymyśla ten, z którym siedzisz przy stole. No ale być może jak ktoś jest lordem, to nie wie takich rzeczy. Mówiłem mu wiele razy, żeby tutaj nie przychodził. No to w takim razie błękitna krew nie musi słuchać krwi czerwonej, jak widzisz, a potem wszyscy my, prości ludzie, musimy płacić cenę za układy, za pomysły wielkich możnych, którzy nami rządzą. Czy wylałeś już całą żółć i możemy przejść do konkretów, czy jeszcze trochę? A mam jeszcze trochę. Szczerze mówiąc, żółć mogę wylewać tak długo, aż nawet ty się nią udławisz, bo nie zmieści się w twoim wielkim brzuszysku. No to sprawdź mnie, bo naprawdę czekam do końca tej pieśni. Dobrze, opiszę ci każdą bliznę, którą mam na sobie. Pokażę ci rzeczy, od których się zżygasz prędzej, niż możesz sobie to wyobrazić. Współczuję, co ci zrobili, ale czy możemy się skupić na tym, co tutaj teraz robisz? Dobrze, chodźcie. Siądźmy sobie tutaj na tym kamieniu wygodnie. To jeden z kamieni kręgu, który już zwalili, czy nie? Czy jakiś po prostu... Nie, jeden jest z głazów, który tam wchodzi w skład tego kręgu. Opiera swoją laskę. Ja sam nie wiem bardzo dużo, bo przykuty tutaj uczyłem się tego, co mówili druidzi z kręgu Dejret. Patrzyłem, co robią. I tutaj pod nami, bierze laskę i tak stuka w ten piasek, jest jaskinia. Druid raz na rok robił rytuał i otwierał wejście w dół. Schodzili wtedy i poświęcali tam życie pojmanego człowieka. Składali ofiary z ludzi, ze zwierząt. Jest tam coś głęboko, coś ważnego, co może się przydać w nadchodzącej walce. Bo tak jak się zapytałeś, co sprzedał twój ojciec, to ucząc się języka już wiem, co oddał. Ja byłem tylko po to, by twój ojciec myślał, że mnie oddaje. Ale tak naprawdę oddał ciało swojego syna, bo to ciało w wielu pokoleniach wstecz pochodzi od Luga, wielkiego bohatera, który swoją włócznią uśmiercił Balora i zabił go. Ponieważ jesteście potomkami Luga, Balor może odrodzić się we krwi, która go zgładziła. I to, co się dzieje z Actonem, to powoli, powoli przemienia się w straszliwego króla Fomorian. I dwa dni temu, gdyby nie ja, zmieniłby się w niego do końca. Co się stało dwa dni temu akurat? Stracił oko. Zrobiłem rytuał, który powstrzymał przemianę. I gdy pojawił się księżyc, oko, Balor nie zszedł na ziemię. Ale mrocznych bogów nie jest łatwo oszukać. I za to, że zatrzymałem ich plan, zrzucili plagę na Cape Moor. I z tego, co rozumiem, każde życie, które padnie, może wrócić z powrotem. I duchy zmarłych w bitwie Fomorian mogą wejść w te ciała i jak kukłami poruszać nimi. Tak, no widzieliśmy to już, walczyliśmy z nimi. Wytargowałem od mrocznych bogów znak, który sprawia, że nie mogą wejść.
gdyż te istoty lubią takie gry i zabawy i lubią igrać ze śmiertelnikami. Myślę, że mieli niezły ubaw, gdy pędziliśmy po wioskach, by dostarczyć farbę i zrobić znak na drzwiach. Musiałeś coś obiecać im w zamian za ten znak? Może. Czy to ma teraz znaczenie? Tak. Ma to znaczenie, bo dobrze by było, gdybyś nie łamał kolejnych przysiąg dawanych tym bóstwom. Dobrze by było, gdyby nie było tutaj Balora na wyspie. To prawda. A teraz co robisz? Próbujesz dostać się do tej jaskini, która jest pod spodem, nie wiesz, jak się tam dostać. Więc rozwalasz krąg, myśląc, że znajdziesz wejście. Wydaje mi się, że zadałem ważne pytanie. Pozwól, że wytłumaczę ci, dlaczego tak myślę. Coś ci się może stać. Jeśli będziemy wiedzieli, co obiecałeś, to będziemy mogli zapłacić to zamiast ciebie. Nie ja zapłaciłem tą cenę. To jego oko? Nie. Jakiś biedny człowiek. Nieważne, nie rozmawiajmy o tym, jak już mówiłem. Nie chcę o tym rozmawiać. Zostawmy to w spokoju. A ten nowy krąg, który robisz, mam wrażenie, że zmieniasz go na jakiś inny. Tak. Pamiętam mniej więcej, jak arcydruid zaklęciem ustawiał kamienie i zmieniał ich położenie, jednakże ja nie dysponuję tą mocą. Nie mogę rozkazać kamieniom, by się poprzestawiały. Dlatego używam siły koni i ludzi, ale nie idzie to zbyt łatwo. Ale chętnie przyjmę pomoc, nawet kogoś równie niesympatycznego jak wasz wielki przyjaciel. Jak rozumiem, chcesz poświęcić jeszcze jakieś życie tutaj? Nie wiem, co chcę zrobić. Chcę zrobić, by Balor zniknął z wyspy. Chcę, żeby zniknęli i umarli. Też tego chcę. Mam pytania, nie mam wszystkich odpowiedzi. Ja byłem psem, który słuchał swoich panów i zapamiętał ich mowę. Nie jestem czarnoksiężnikiem, który może słowem przenieść górę. Jestem psem, którego właściciel bił kijem przez to, że drugi oddał go szalonemu właścicielowi. Tym właśnie jestem. Jedyna dobroć, której zaznałem, to dobroć, którą dał mi Acton. I będę Actona bronił i zrobię wszystko, by mu pomóc. To jak powiedział, że dobroć od Actona i że chcę mu pomóc, czy tutaj mogę wyczuć, czy mówi to naprawdę szczerze? Rzucałem już jakiś czas temu, dlatego pytam, czy to jest jakby fair, że rzucał jeszcze raz. Tylko ta intencja jakby tutaj dla mnie jest dość ważna. Myślę, że to jest ten sam rzut. Dobra, pewnie. Czemu uważasz, że Acton powinien przesiadywać w zamku zamiast być tutaj? Kiedy cię ratował, rozerwał ich jakąś nadludzką siłą i zjadł coś. Wciągnął jakiegoś ducha do siebie. Czy to jest ten Balor? Nie powinniśmy go wrzucić z powrotem do jaskini? Nie, to nie był Balor. To sztuczka prosta, którą druid chciał się obronić, jednakże nie wiedział, jak głęboko już Balor zakorzenił się w tym ciele. Poza tym Acton jest silny. Druid myślał też, że dostanie nagrodę od mrocznych bogów za to, że zrealizował ich wolę, ale mroczni bogowie przygnali tutaj Actona po to, żeby ten oderwał im głowy, bo wydało im się to pewnie dowcipne. Nie, to co połknął, to myślę, że tylko pokaz fizycznej potęgi i siły, bo zranić to ciało jest prawie nie sposób. Jego skóra gruba jest jak skóra na nosorożcu, a siła jego jest straszliwa. Ale nie chciałem, żeby opuszczał zamku, bo gdy będzie w Perelinie, boję się, że siły, które chcą, by Balor wrócił, a nie ukrywajmy, że sił jest takich niemało. W lasach cały czas żyją niedobitki dawnych ras. Pod ziemią tunele ryją krasnale. Gdzieś w lesie przemykają elfy. Puka biegają w lewo i w prawo. Oni wszyscy chcą, byśmy pozdychali. Oni wszyscy chcą, żeby nie było już ludzi i klaszczą
na myśl o tym, że Balor przychodzi. To wydaje mi się, że tutaj przemawia przez ciebie zgorzknienie. No ile tak można powiedzieć? Rozgoryczenie pewnie bardziej, Lanarku. Poznałem jednego Pukę i jest naprawdę, był przemiły. I nie, na pewno Puka nie życzył nam źle. Pukaj. Nie życzył nam źle. Wiem o tym i co więcej, być może nawet dostaniemy od nich pomoc w ewentualnej wojnie ze starszym ludem. Często chodziłem tu i tam po lesie i słuchałem różnych głosów. Nie wszystkie stworzenia są przeciwko ludziom. Co prawda jesteśmy tutaj gośćmi, ale część po prostu chce żyć w spokoju, płatać sobie nawzajem figle, skakać po lesie i cieszyć się z jego owoców i tam w spokoju umrzeć. Wiele nie chce absolutnie przelewać krwi ludzi. Próbujecie przekonać łzy, żeby przestały płynąć. Ten człowiek jest zgorzkniały, pełen żółci. A jaki mam być po moim życiu? Wydaje mi się, że to co robisz jest albo desperacki, albo nie mówisz nam wszystkiego. Co zrobisz? Otworzysz jaskinię i co? Spytasz się, jak można to odkręcić? Może. Albo nie mówisz nam wszystkiego. Jak już mówiłem, sam nie wszystko wiem. Jestem psem, wiem tyle co pies. Łof, łof, tyle wiem. Pies ma nos, potrafi wyczuć nim bardzo dużo. Myślisz, że ten gniew opuści Aktona, jeżeli wyjdzie z niego ta część Balora? Tak. Ten gniew to nie jest jego gniew. Ten gniew to Balor. Ale Balor nie chce z niego wyjść. Chce jego krwi. Jego, albo jej. Wiem, to pospieszmy się z tymi kamieniami. To... Pomożesz nam, wielki osiłku, poprzestawiać je? Pomogę sobie i jemu. No to pomożesz też i mi, bo ja dbam o... Odwracam się do niego plecami i chciałbym stanąć twarzą w twarzy z Alice. Jasne. Wierzysz mu? To ty do niego podeszłaś. To jest twój stary przyjaciel? Ona kiwa głową. Tak, to... To jest Lanark. Ale... Alice, ja będę nosił te kamienie. Ale on nie chce otworzyć się przed nikim stąd. Spróbujesz ty? Co mam spróbować? Dowiedzieć się, o co chodzi tak naprawdę. Spróbuję. Albo przynajmniej go zamknij, bo nie mogę się cierzyć. Zwracam się z powrotem. Ja szybko podchodzę do jakiegoś kamienia i staram się przesuwać. Dobra, czyli w takim razie pomagacie według instrukcji Lanarka poprzestawiać kamienie, tak jak on je zapamiętał. Dobrze, to poprosiłbym w takim razie testy atletyki. Dobrze. Tyle kostek. Ja wyrzuciłem 8. Dobrze. Wielki siłacz. Nie tak nieźle, prawdę mówiąc. Patrząc na to, że wyrzuciłeś 2. 15. 15. Dobrze. Tak, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to... 15. Ale chyba jestem tak wkurwiony, że nie mogę nosić. No nie mogę nosić. No nie mogę. Jasne. Jakie są konsekwencje twojego negatywnego rzutu? Zastanówmy się, jakie mogą być. Może ktoś ma jakiś pomysł? Może ja mam tylko hardkorowe, że na przykład kamień tak się wkurzył, że po prostu zaczął to przesuwać tak, że aż kamień pękł. Go nie ma. Jest zepsuty. Ale trochę mi zależy, bo jednak celem moim jest, żeby wam się udało, natomiast chcę, żebyście zapłacili jakąś cenę. Pewnie, ceną może być moja noga na przykład, bo ten kamień mógł mi spaść na nogę, albo mógł uszkodzić coś mojego, na przykład topór, albo na przykład glinianą lampę, którą... O właśnie, może lampa wypadła. Albo głosy w mojej głowie sprawiły, że dostaję pierdolca i mam disadvantage. Myślę, że podczas tego... To jest bardzo dobry pomysł. Jak przestawiałeś kamienie, wysunęła się lampa z twojej torby i jak tam stawiasz jakiś kamień, widzisz Lanarka, który obraca tą lampę. O, jaki piękny przedmiot. Nie wiem, czy nie przesadziłeś.
Bo zniszczyć lampę to jedno, ale dać ją temu chujowi. Rzucam ten kamień i idę do niego. Oddaj to. To twoje olbrzymie? Nie rozumiem, tylko idę jak najszybciej, żeby go złapać. Mhm. Jasne. Udaje mi się? No to on po prostu ogląda to sobie. No to łapię jego dłonie, które trzymają lampę. I zaciskam, tak żeby on cały czas trzymał lampę. Jasne. Zobacz, co znalazłem w dalekich krajach. Potrafisz to przeczytać? Przyciągam delikatnie, znaczy jego dłonie z lampą bliżej oczu, tak żeby zobaczył, co chcę mu pokazać. Chcę mu tą plombę pokazać. Nie wiem, co jest tu napisane. Chcesz spróbować ją zdjąć? O. A czemu ty jej nie zdjąłeś? Próbowałem. I ci się nie udało. Skaleczyłem się w palec. Rozumiem. Masz w takim razie delikatne palce. Ty jesteś strasznie twardy. To spróbuję to zrobić. Z chęcią wieczorem pobawię się tym przedmiotem. No to w takim razie do wieczora. I drugą ręką chcę wyrwać mu lampę z jego dłoni. Okej, wyrywasz. To co, nie chcesz mi zostawić tego na wieczór? Do wieczora. Na razie możesz sobie podtrzeć coś swojego. No cóż. Ale to mnie wytrąca. Chowam to w chlebak, słyszę głosy jednej, drugiej, patrzę na te kamienie, na całą resztę, biorę topór i idę do jakiegoś drzewa, stanąć przy nim. Lubisz sobie stanąć przy drzewie, jak cię nosi. No nie wiem, to mnie trochę uspokaja. Ja tak patrzę, kerdanie, no co ty, przecież to jest proste. I z moją 15 na atletyce powiedz mi, że jakiś chociaż mniejszy kamyczek. Nie no, masz 15 na atletyce. Myślę, że wziąłeś kij, zrobiłeś jakąś dźwignię, z kilkoma żołnierzami przestawiacie kamień. Lanark podbiega, tutaj jeszcze obróćcie to. Fizyka, widzisz, fizyka. Jest tak. Dokładnie jak zapamiętałem. I widzicie, jak piasek, który jest w środku kręgu, zaczyna się usypywać. I widzicie, jak z piasku pum, 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 pum zagłębiają się kolejne stopnie. I widzicie, jak gigantyczne schody zaczynają taką serpentyną tu schodzić w dół, w dół, w dół. Schody są powykrzywiane pod różnymi kątami. Szersze, węższe. Żaden schodek nie jest taki sam. Także jak się patrzy tam w dół, to aż można zwymiotować po prostu od tego, jak dziwne są te kąty. A jaki zapach się uniósł? Gdy opadły te schody? Do środka, czy żaden? Może żaden? Myślę, że zapach chłodu i zgnilizny. Chłód i zgnilizna. Nie wiem, połączę. Dobrze. Lanark zaczyna bić brawo. Pięknie! 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 Asgalu, jak się cieszę, że wróciłeś i uratujesz swojego brata. Dobrze, szybko, chodźmy tam na dół, musimy uratować swojego brata. Pędzę do nich z toporem i krzyczę, on chce ciebie tam wrzucić! I patrzę na jego reakcję. Sam zabierz tego strasznego osiłka, kryje się. On chce mi zrobić krzywdę. Odejdź od niego. Spokój. Bądź dobrym władcą i chroń swoich poddanych. Spokój. Wszyscy spokój. Ty przestań histeryzować, Lanarku. No gdy góra na mnie rusza, bym nie denerwować, kerdanie. Słyszałeś, co powiedział? No słyszałem, w jaki sposób ty masz uratować swój lud tu będąc? Jaki masz pomysł, Asgal? Jaki masz pomysł, Asgal? No, też... Ratuj nas! Pomyślałem o tym, że mógłby... Musisz lepiej kontrolować swojego osiłka, bo wydaje mi się, że jest jeszcze gorszy od Aktona. Ja swojego kontroluję, ty kontroluj swojego. To nie jest kwestia tutaj kontroli, że ktokolwiek powinien kontrolować kogokolwiek. Chodźmy na dół i dowiedzmy się czegoś, bo chcę uratować Aktona. I przestań mówić tym swoim wężowym językiem. Po pierwsze. Przecież widzimy, że chcesz podjudzać wszystkich. Do czego chcę podjudzać? Lanarku. Tak, Kerdan nie jest mój.
jak i Acton nie jest twój. Kerdan decyduje o swoich akcjach według swojego sumienia. Widzę, że to jego topór decyduje za niego. Albo ten przeklęty przedmiot, który ma ze sobą. Cóż złego w profesjonaliście, który dobrze włada swoim narzędziem pracy. Ten topór uratował mi wiele razy życie i jemu również. Nie dziwię się, że... Widziałem, jak z torby wysunął mu się przeklęty przedmiot, który musiał zabrać tutaj z królestwa Magrazu. Tam zwykła lampa. Zresztą... Jaki przeklęty przedmiot? Lampa, którą znalazłem w górach, nieopodal więzienia. Azgala. I dlaczego teraz dyskutujemy o tej lampie? No więc właśnie. Bo wypadła mu z jego torby i kto wie, może jest pod wpływem złego demona, który siedzi Lanarku, w środku. Powiedziałeś, że uratuje swojego brata. Jak sobie wyobrażasz, że ja uratuję swojego brata, schodząc tam na dół? Jeżeli jedyne, co do tej pory ustaliliśmy, to jest to, że Balor musi wejść w krew kogoś z naszego rodu. Więc jeżeli nie w Actona i chcesz wypędzić za pomocą rytuału Balora z Actona, to Balor będzie musiał wejść albo we mnie, albo w Ailis. Tak jak powiedział Kerdan. To jest żelazna logika. Żelazna niczym jego mięśnie. Tutaj nic nie da się... W sprawach magii, rozumiem, słuchamy się o siłka, tak? A ja będę mówił ci, jak podnosić ciężary. Jeszcze niedawno mówiłeś o sobie, że jesteś tylko i wyłącznie psem. Słuchać psa, słuchać osiłka? To ja wolę słuchać swojej intuicji. Dobrze. Jaka jest twoja intuicja, panie i władco? Moja intuicja na razie jest taka, że to, co mówi Kerdan, trzyma się kupy. Jeżeli chcesz odczynić urok, który jest na Actonie, a chcesz go odczynić, bo sam tak mówiłeś, prawda? A ty nie chcesz? No to, to starsi mroczni bogowie będą chcieli, żeby dusza Balora, którą już zaczęli sprowadzać na naszą krainę, wstąpiła w jakieś inne ciało. Jedyne ciała, które może wstąpić, to albo moje, albo Ailis. Powiedz, mylę się? Nie wiem, jestem tylko psem. Ja z nim tam pójdę. Też tam pójdę. Dobra. Nie wiem, w jakim języku to było mówione. Być może znam ten język, być może słyszałem. Chociaż jego fragmenty w lesie. Nie sądzę, ale być może. Może tak być? Pójdziemy we trzech. Ty... Avala, któremu wszyscy ufamy, i ja. Uważam, że powinien z nami pójść jeden z potomków Luga. Radawna, Po co? Wytłumacz to. Ja mogę to wytłumaczyć. Pradawna magia jest dziwna. Być może jedynym sposobem na wygnanie z tego świata, z tej wyspy Balora jest użycie... że musi to zrobić potomek tego, którego zabił. Być może to zakończy ostatecznie Balora. To brzmi jak... Ale Balor jest teraz nie tu, tylko jest na zamku w Actonie. No to tym bardziej chyba potomek może zejść. Bo jak rozumiem, nie całkiem jest jeszcze w Actonie. Tylko jakby się przebudza w nim. Avalachu, nie znam się też na... Avalachu, to co mówisz brzmi sensownie, ale przecież... Pomyślmy sobie... Dobrze, ja pójdę, mówi Ailis. Jeżeli się boisz, ale... zostań tutaj. Dobrze, Ailis. On to... Chociaż nawet nie wiedział, że my tu przyjdziemy. Myśmy się mu tu przytrafili... Spokojnie, są odważni tutaj. Chodź, Ailis. Chodź ze swoimi potężnymi przyjaciółmi. My damy radę ciemności. Ailis, jesteś pewna? Tak, jestem pewna. Nie no, ja to w takim razie ja schodzę razem z wami, no. Nie musisz iść. Nie no, nie pozwolę Ailis tam pójść samej. Znaczy, no nie samej z wami. To ja też schodzę. No cóż, no to idziemy wszyscy w takim razie. Idziemy wszyscy. Kto będzie niósł lampę? Chodźmy. Idzie po twojemu, co? Nie wiem. Chodźmy tam szybciej. Im szybciej tam zejdziemy, tym szybciej dowiemy się być może, jak uratować Actona. Krzyczę na rycerza tego. O Jezus Maria. Kenneta. Kenneth, idziesz z nami? No, okazuje się, że wschodzimy w końcu wszyscy, a w sumie ty chcesz się upewnić, że ja trafię do Actona za 5 dni. To idziesz z nami też, czy nie?
Jeżeli trzeba, to idę. Nie, nie trzeba. Pytam tylko, czy chcesz. Możesz zostać. Nie jestem tchórzem, pójdę. Świetnie. Poślijmy jeszcze Parajana. Chodźmy wreszcie. I schodzicie w takim razie po dziwnych, powykrzywianych schodach w dół i w dół. Ale co jest na dnie? Tego się dowiemy w kolejnym odcinku.